Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie pana mecenasa Macieja Kryczkę oraz wszystkich was zgromadzonych na dzisiejszym spotkaniu. Zanim przejdziemy do głównego punktu wydarzenia, przede wszystkim chciałem z okazji dzisiejszego dnia życzyć wszystkiego najlepszego wszystkim przybyłym tutaj kobietom. Jeszcze słowem wstępu chciałem zaprezentować, powiedzieć parę słów na temat organizatorów dzisiejszego wydarzenia. Ja nazywam się Robert Iwanicki i reprezentuję Międzywydziałowe Koło Naukowe imienia Adama Heidla. Coś o kole. Naszym głównym celem jest popularyzacja bliskich nam idei, szeroko rozumianych idei wolnościowych oraz zaangażowanie studentów w bardziej zmożony wysiłek intelektualny w ramach szerokiego spektrum ich zainteresowań, w ramach nauk społecznych, ekonomii, prawa czy filozofii. Jeżeli jesteście zainteresowani naszą działalnością, chcielibyście biernie lub czynnie uczestniczyć w naszej organizacji, serdecznie zapraszam do wypełnienia listy obecności, która wraz z początkiem wykładu będzie opuszczona w salę. Drugą organizacją, która bierze współudział w organizowaniu dzisiejszego wykładu, jest Instytut Ordo Iuris, organizacja, która prowadzi badania nad prawem, mając na uwadze jego spójność z duchowym dziedzictwem, w którym jest zakorzeniona kultura polska. Eksperci Instytutu nie tylko analizują i opiniują projekty ustaw, ale również stoją na straży praw rodziców, którym państwo odbiera dzieci, czy też organizuje krajowe, czy też międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone współczesnej kulturze prawnej. Naszym dzisiejszym gościem jest mecenas Maciej Kryczka, wcześniej wspomniany absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacji Izby Warszawskiej oraz stały współpracownik Instytutu Ordo Iuris. W Instytucie skupia się na działalności w pionie interwencji procesowej, zajmuje się przede wszystkim postępowaniami z zakresu władzy rodzicielskiej. Tyle ode mnie, dziękuję i zapraszam. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za możliwość udzielenia mi głosu. Potwierdzam oczywiście wszystkie informacje powiedziane wcześniej przez kolegę. I chciałem zwrócić uwagę, że Centrum Interwencji Procesowej ogólnie zajmuje się oczywiście nie tylko sprawami rodzinnymi, ale wszystkimi sprawami, które w jakiś sposób zagrażają tradycyjnym wartościom oraz z wszystkimi sprawami, które mogą w jakiś sposób godzić w ludzi, którzy są przywiązani do tych tradycyjnych wartości. Jeżeli chodzi o mnie, to faktycznie w głównej mierze zajmuję się sprawami dotyczącymi właściwie wszystkich postępowań, które dotyczą ograniczenia władzy rodzicielskiej z różnych przyczyn. I szanowni Państwo, w toku mojej praktyki i w ogóle jeszcze taka uwaga porządkowa, ja nie przygotowałem żadnej prezentacji po to, żeby skrócić dystans między mną a Państwem. Mam nadzieję, że Państwo czynnie włączycie się w ten wykład. A druga uwaga jest taka, że jeżeli mój wykład będzie sprawiał wrażenie jakiegoś wykładu chaotycznego, to prawdopodobnie będzie to słuszne wrażenie, dlatego że, drodzy Państwo, ja nie jestem doktorantem, nie mam zajęć ze studentami, jestem przede wszystkim praktykiem prawa i to, co Państwu tutaj przedstawię, wynika właśnie z mojej praktyki w ramach Centrum Interwencji Procesowej. No więc przechodząc już do meritum. Jak wynika z mojej praktyki, istnieją dwie takie prawne drogi, na podstawie których przedstawiciele władzy publicznej mogą odebrać dziecko z rodziny, czyli właściwie naruszyć integralność tej rodziny w sposób najbardziej radykalny. Jest to droga sądowa, a także droga, można powiedzieć, administracyjno-urzędnicza. To znaczy dziecko może zostać odebrane z rodziny na podstawie postanowienia sądu albo w wyniku działań urzędnika. Ja po kolei przeanalizuję te dwie drogi postępowania, również na przykładzie tych spraw, które prowadziliśmy w Centrum Interwencji Procesowej. Z tego, co słyszałem, wśród Państwa znajdują się studenci prawa, może również osoby, które są zainteresowane prawem rodzinnym. Natomiast jeżeli są osoby, które nie mają styczności z prawa, mam nadzieję, że ten wykład będzie w miarę jasny, przynajmniej będę w ten sposób próbował go przedstawić. Jeżeli chodzi o pierwszą drogę, czyli tak zwaną drogę sądową, możliwości pozbawienia władzy rodzicielskiej, ograniczenia tej władzy rodzicielskiej poprzez odebranie małoletniego z rodziny,
to tutaj zasadniczą przesłanką do wszczęcia takiego postępowania przez sąd z urzędu jest zagrożenie dobra dziecka. Czy ktoś z Państwa może spotkał się z takim pojęciem jak dobro dziecka, czy komuś z Państwu to coś mówi? Co tak naprawdę może oznaczać taka klauzula generalna jak dobro dziecka? Tak myślałem. Otóż nie ma legalnej definicji takiego pojęcia jak dobro dziecka. Dobro dziecka jest to pojęcie, jest to klauzula generalna, którą my rekonstruujemy na podstawie doktryny prawnej, a także szerokiego orzecznictwa. I można tutaj powiedzieć, że dobrem dziecka jest na przykład realizowanie obowiązku edukacyjnego wobec tego dziecka, czyli posyłanie go do szkoły. Jest zapewnienie mu warunków materialnych adekwatnych do jego procesu rozwoju. Jest oczywiście silna więź emocjonalna, a także zapewnienie opieki medycznej, również adekwatnej do jego wieku. W związku z czym w sytuacji, jeżeli to dobro dziecka jest zagrożone, to wtedy sąd, przepis co prawda w kodeksie postępowania cywilnego wspomina, że sąd może wszcząć postępowanie z urzędu, natomiast my wiemy, że on musi wszcząć z urzędu, jest do tego zobowiązany i wtedy sąd wszczyna z urzędu takie postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Tutaj na przykładzie sprawy, którą prowadziliśmy w ramach Centrum Interwencji Procesowej, mogę opowiedzieć Państwu historię rodziny z Warszawy, którzy posiadali trójkę dzieci. Dwójkę dzieci małoletnich, czyli poniżej 18 roku życia, jedną córkę dorosłą, która popadła w konflikt z tymi rodzicami, wyprowadziła się do Krakowa i tam sprowadziła do tego Krakowa swoją 17-letnią siostrę. I ta siostra stwierdziła, że ona już w ogóle nie wraca do tych rodziców. W związku z czym oczywiście rodzice byli zaniepokojeni całą tą sprawą, tam poszli na policję, zgłaszali porwanie. W każdym razie starsza córka razem z tą 17-letnią siostrą wpadły na taki pomysł, że skoro ta 17-letnia córka jeszcze nie jest pełnoletnia, a więc rodzice sprawują cały czas władzę rodzicielską nad tą córką, to oni napiszą wniosek do sądu o to, żeby ta władza rodzicielska została pozbawiona. I wspomniałem tutaj, że ci państwo mieli trójkę dzieci. Trzecim dzieckiem, dzień dobry, zapraszamy. Trzecim dzieckiem był małoletni Hubert, który miał lat 7. I we wniosku, o którym tutaj wspomniałem, który faktycznie został wysłany przez siostry, zostało oczywiście głównym przedmiotem tego wniosku była chęć pozbawienia władzy rodzicielskiej nad tą 17-latką, tak? Żeby ta 17-latka mogła przebywać z siostrą w Krakowie. Natomiast również był w tym wniosku taki mały akapit dotyczący małoletniego dziecka, w którym to ten akapit niejako miał być dodatkowym argumentem za tym, żeby tych rodziców pozbawić władzy rodzicielskiej nad tą córką. I tam opisały właśnie sprawę tego Huberta, gdzie wspomniały o tym, że ojciec krzyczy na tego Huberta, stosuje wobec niego przemoc fizyczną, przemoc psychiczną, że ogólnie z tego co pamiętam gdzieś tam nie pozwala chyba myć się temu dziecku. Jakieś takie różne, prawda, wymyślone kwestie. I co ciekawe, proszę Państwa, kwestie, które nie zostały poparte żadnym materiałem dowodowym. To znaczy nie było, nie wiem, żadnego zaświadczenia o stosowaniu tej przemocy, nie było, no nie wiem, jakichś zdjęć, czegokolwiek. Były to tylko i wyłącznie słowa. I tyle. I w związku z tym, proszę Państwa, w momencie, kiedy ten wniosek trafił do sądu, sąd czytając ten akapit o tym małoletnim dziecku, mając jedynie informację, która znajdowała się w tym piśmie, wydał postanowienie o wszczęciu postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej w stosunku do rodziców, w stosunku oczywiście do 17-letniej dziewczyny oraz do tego małoletniego Huberta. Rodzice do nas się zgłosili, prosili o pomoc i my co do zasady nie widzieliśmy zasadności udzielenia tej pomocy, jeżeli chodzi o 17-letnią córkę. Z prostej przyczyny sądy działają trochę, że tak powiem, długo. Znaczy istnieje długi okres czasu pomiędzy wpłynięciem pisma procesowego, wyznaczeniem terminu rozprawy. Także w momencie, kiedy my byśmy się zajmowali tą sprawą i tak zresztą faktycznie było, to córka już by miała lat 18, w związku z tym nie byłoby już władzy rodzicielskiej i nasze postępowanie były bezprzedmiotowe.
sprawę. Natomiast oczywiście udzieliliśmy tej pomocy w stosunku do małoletniego. Prowadziłem tą sprawę, przedstawiłem dosyć dużo wniosków dowodowych, bo proszę Państwa, muszę tutaj przyznać, że rzadko to się zdarza, ale zdarza się, że naprawdę te rodziny są wzorowe. Bo na przykład mamy sporo takich medialnych informacji na temat rodzin, wobec których się stosuje, prawda, ten instrument pozbawienia władzy rodzicielskiej, ograniczenia władzy rodzicielskiej. Te rodziny często faktycznie mają pewne problemy w zakresie wychowywania swoich dzieci. Natomiast ta rodzina, która do nas trafiła, to była rodzina wzorowa. No naprawdę zapewniali dziecku i opiekę medyczną, i zajęcia pozaszkolne, masę jakichś zajęć dodatkowych. To dziecko było laureatem różnych nagród. Oczywiście załączyliśmy to do materiału dowodowego. Natomiast zwracam Państwa uwagę na jedną rzecz. Ci ludzie, tak jak większość naszego społeczeństwa, nigdy w życiu nie miała do czynienia z żadnym postępowaniem sądowym. Dowiedzieli się o tym postępowaniu w momencie, kiedy listonosz przyniósł im postanowienie o wszczęciu postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej. W momencie, kiedy rodzic czyta takie pismo, no to pierwsze wrażenie to jest oczywiście szok. Bardzo dużo rodzin, które zgłaszają się do nas i proszą o pomoc, są zszokowane, ponieważ to postanowienie brzmi tak, jakby już zostało postanowione o tym, że ta władza rodzicielska zostanie ograniczona. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę na artykuł 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który właściwie, można powiedzieć, określa formy, w jaki sposób przedstawiciel władzy publicznej, w tym przypadku sędzia, może zaingerować w tą konstytucyjną wartość autonomii rodziny. Można wyszczególnić różne stopnie ingerencji, tak? To znaczy w ramach tego postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej sąd może zobowiązać rodzinę do terapii jakiejś rodzicielskiej, może ustanowić asystenta, który będzie się zajmował tą rodziną, może ustanowić kuratora, co z mojej praktyki jest tak naprawdę wstępem do postępowania o odebraniu tych dzieci z rodziny. No i ostatecznie, czyli ten taki najbardziej dolegliwy środek ingerencji we władzę rodzicielską, to jest postanowienie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie małoletniego w pieczy zastępczej. Zwracam uwagę, jeszcze mówiąc oczywiście o tym postępowaniu sądowym, że w przeciwieństwie do urzędników socjalnych, którzy również są wyposażeni na mocy aktualnie obowiązującego prawa w instrumenty do odbierania tych dzieci, zwracam uwagę, że w przypadku tego postępowania sądowego trwa postępowanie. Sąd pewne rzeczy sprawdza z urzędu i ocenia, zgodnie oczywiście ze swoim doświadczeniem życiowym, zgodnie z doświadczeniem, które ma z innych spraw. W związku z czym można by powiedzieć, że te postępowania są bardziej rzetelne i przyznaję Państwu, że faktycznie sądy zachowują się tutaj w sposób bardzo racjonalny, ale tylko wtedy, jeżeli dana rodzina, wobec której toczy się postępowanie, ma pełnomocnika, profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Dlatego, że sądy faktycznie podejmują decyzje i właściwie większość tych spraw, które my prowadziliśmy w Centrum Interwencji Procesowej, kończyły się postanowieniem o zachowaniu pełnej władzy rodzicielskiej i stwierdzeniu braku przesłanek do zastosowania jakiejkolwiek formy ograniczenia władzy rodzicielskiej. Dlatego, że profesjonalny pełnomocnik wie, co robić w takim postępowaniu. Wie, jakie zgłaszać wnioski dowodowe, wie, kogo wezwać na świadka. No i generalnie wie, co robić w sytuacji, jeżeli, prawda, dany wniosek dowodowy zostanie oddalony. Natomiast jeżeli uczestnicy postępowania, tak, bo tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że w postępowaniu cywilnym mamy dwa postępowania, procesowe, nieprocesowe. Postępowanie nieprocesowe to jest takie postępowanie, w którym mamy uczestników postępowania i w którym to sąd, ze względu na jakieś wyższe dobro, może również podejmować własną inicjatywę w na przykład przeprowadzaniu właśnie tych środków dowodowych. I w sytuacji
Jeżeli mamy tych uczestników, ponieważ w postępowaniu nieprocesowym są uczestnicy, trafiają oni, że tak powiem, w tryby tego systemu, to znaczy dostają wezwanie, najpierw dostają postanowienie o tym, że jest postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej, następnie przychodzi do nich kurator, bo tutaj jeszcze zwrócę uwagę, że oczywiście sąd w ramach tego postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej próbuje się dowiedzieć. Dzień dobry, zapraszamy. Próbuje się dowiedzieć, jak to wygląda. Tak, to znaczy, jak wygląda realnie sytuacja w danej rodzinie i w związku z tym wysyła urzędników socjalnych. Jakość pracy urzędników socjalnych z mojego doświadczenia pozostawia bardzo wiele do życzenia. No i można sobie wyobrazić, że nagle do rodziny, do zwykłej rodziny przychodzi urzędnik, prawda, socjalny, który zaczyna wypytywać o pewne kwestie, które się dzieją tutaj w rodzinie, chce rozmawiać z tymi dziećmi. Wiadomo, że po pierwsze to jest szok. Niekiedy przejawia się różnymi emocjami. Często ci państwo, zanim dostaną postanowienie o tym, że toczy się postępowanie, najpierw przychodzi kurator. Więc rodziny są po prostu zaskoczone, że puka do nich urzędnik socjalny i mówi, nagle im oświadcza, że toczy się wobec państwa postępowanie i ja przyszłam zapytać o to, co tutaj się dzieje, prawda? Więc ci ludzie, naturalną reakcją takich ludzi jest po prostu zamknięcie drzwi i niewpuszczenie takiego kuratora, prawda? I to jest pierwszy zasadniczy, można powiedzieć, z punktu widzenia procesowego błąd tych ludzi. Dlatego, że kurator później sporządza notatkę ze spotkania, gdzie pisze, prawda, że uczestnicy zachowywali się w sposób agresywny, nie chcieli ze mną rozmawiać, nie chcieli mnie wpuścić do domu. W związku z czym faktycznie ten wniosek o wgląd w sytuację rodzinną jest jak najbardziej zasadny i trzeba się tutaj przyjrzeć tej rodzinie bardziej wnikliwie. Bo jeszcze, proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę, że sąd jest zobowiązany do wszczęcia tego postępowania w sytuacji, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone. Ale tutaj nawiążę do tego, co jest tak naprawdę tym pierwotnym impulsem wszczynającym cały ten proceder. I niestety, proszę Państwa, to jest zwykły donos. Może to być zwykły donos sąsiada, nauczycielki, kogokolwiek, tak? To znaczy równie dobrze ja mógłbym teraz napisać jakiś wniosek, załóżmy jakąś informację, że u pana Nowaka, który ma trójkę dzieci małoletnich, jest przemoc, on pije alkohol, jest też prostytucja i narkomania. Wysyłam coś takiego do sądu i sąd jest zobowiązany wszcząć postępowanie, tak? Skoro jest zobowiązany do wszczęcia postępowania, musi wysłać kuratora, żeby ten kurator sprawdził, czy to prawda. I proszę sobie wyobrazić, że również odwołując się do swojej praktyki, pamiętam właśnie taką sprawę, kiedy rodzina z Piastowa zgłosiła się również do nas, dlatego że matka napisała taki donos w stosunku do córki, oczywiście córka już tam powyżej 30 lat, napisała donos, że w danej rodzinie stosuje się przemoc. Matka w ogóle w toku postępowania okazało się, że jest chora na schizofrenię, natomiast ten donos napisała dlatego, że się z córką pokłóciła. Zwykła domowa sprzeczka, tak? I proszę Państwa, urzędnicy oczywiście przyjęli panią, wysłuchali jej, przyjęli również pismo, które ona złożyła i w ogóle nie weryfikując tej sytuacji, tak? To znaczy nawet nie weryfikując zarówno kwestii osoby, która o tym mówi, ani samej sytuacji rodzinnej, od razu wniosek do sądu, wiadomo, postępowanie. Na szczęście zakończyło się tym, że władza została oczywiście zachowana. I tutaj wspomniałem o donosie jakiegoś sąsiada, czy rodziny, kogokolwiek. Natomiast tragedią, sporym, można powiedzieć, taką, jakby to powiedzieć, pewną ułomnością tego systemu jest to, że nawet urzędnicy, którzy faktycznie mają, urzędnicy socjalni, którzy mają pomagać tej rodzinie w różnych ośrodkach pomocy społecznej, MOPS-ach, ośrodkach społecznych, mają pomagać rodzinie, faktycznie sprowadzają na nich postępowanie, które doprowadza tę rodzinę do tragedii. I tutaj również przykład z życia. Rodzina Starnowa, która miała pewne problemy materialne, zgłosiła się do OPS-u i poprosiła o jednorazowy zasiłek szkolny. W związku z koniecznością
opłacenia podręczników dla dzieci. To była wielodzietna rodzina, było ich 6. Urzędnik socjalny przyszedł do tego mieszkania po to, żeby zweryfikować, czy faktycznie to, co napisała ta pani w tym wniosku, że mają trudną sytuację materialną, jest prawdą. Przyszła, zobaczyła tą 6 dzieci, tak się trochę skrzywiła i powiedziała, to jest prawda, to co teraz powiem, powiedziała, że no, was tu jest dużo, jesteście rodziną wielodzietną, was trzeba kontrolować. Czyli w opinii tego urzędnika przesłanką pewnej patologii w rodzinie nie jest to, co normalny i zdroworozsądkowy człowiek uważa za patologię, tak? Czyli załóżmy właśnie nadużywanie alkoholu, stosowanie przemocy, ale to, że ta rodzina jest rodziną wielodzietną. I to jest dosyć głośna sprawa. Ona była również opisywana przez różne portale internetowe. I właściwie ta historia zasługuje na opowiedzenie takie szersze, dlatego że faktycznie urzędnik powiedział, że was trzeba kontrolować. Po pewnym czasie zadzwoniła ta pani do rodziny z propozycją ustanowienia asystenta rodziny. Nasz uczestnik postępowania tak naprawdę nie wiedział, kim jest asystent rodziny. I ratio legis, czyli takie założenie ustanowienia instytucji asystenta rodziny, ma na celu to, żeby ten asystent mógł pomagać pewnej rodzinie, która w jakiś sposób jest niewydolny wychowawczo. Natomiast praktyka pokazuje, że asystenci nie pomagają, ale próbują, jakby to powiedzieć, oczywiście nie mówię ogólnie, tak, ale w przypadku tych spraw, którymi ja się zajmowałem, asystenci po prostu często na siłę próbują odnaleźć jakieś oznaki stosowania przemocy w tej rodzinie. I bez wątpienia ustanowienie takiego asystenta, który w jakiś sposób nadzoruje tę rodzinę, który mówi o tym, co ta rodzina ma robić, czego ma nie robić, jest formą ograniczenia władzy rodzicielskiej. Nasza klientka o tym nie wiedziała. W związku z tym mówi, że no tak właściwie to ona nie potrzebuje nikogo, kto by jej wskazywał pewne kierunki, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. Natomiast chętnie by się zgodziła na przykład na to, żeby ten asystent mógł popilnować, prawda, dzieci, dlatego że czasem ona musi gdzieś wyjść do sklepu. No i oczywiście urzędnik socjalny powiedział, że a nie, no to w takim razie to jak pani, znaczy asystent rodziny nie jest od tego, żeby pani pilnować dzieci. W związku z tym nasza pani podziękowała, tak? Podziękowała za możliwość ustanowienia takiego asystenta. Na przykładzie tej rodziny, ale również innych rodzin, można było powiedzieć o również instytucji niebieskiej karty. Na pewno państwo słyszeliście, ale właściwie wrócę do tego później, kiedy przejdziemy do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W związku z tym tutaj oczywiście, jeszcze wracając do historii tej rodziny, zostało wszczęte postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Pani dostała pismo z sądu, dostała również wniosek, który został sporządzony przez urzędniczkę socjalną, która powiedziała, że tutaj was jest za dużo, trzeba was kontrolować, poszła do tej instytucji w Tarnowie i zapytała się, co to jest, o co w tym chodzi. No i druga pani, która również pracowała, była urzędnikiem socjalnym, próbowała jej wytłumaczyć, że no to jest takie postępowanie, proszę się nie martwić, najwyżej dostanie pani kuratora. Nic wielkiego tutaj pani nie szkodzi, pójdzie pani na rozprawę, przedstawi pani swoją opinię. No i nasza pani uczestniczka słusznie zauważyła, że wszystko, co jest napisane w tym wniosku, jest kłamstwem. Natomiast pani powiedziała, bo chodzi o to, że pismo zostało sporządzone przez jednego pracownika socjalnego, a podpis złożyła pani, która jest nad tym pracownikiem socjalnym, i nasza uczestniczka słusznie zapytała się, czy ktoś to w ogóle weryfikował, to co jest tutaj napisane, na co pani, która się podpisała, stwierdziła, że no nie, nie było to weryfikowane, nie ma takiej możliwości, żeby to weryfikować, dlatego że ona ma 4000 podopiecznych pod sobą, ona nie zna ich wszystkich i w związku z tym ona ufa swoim pracownikom.
No i z taką odpowiedzią została odesłana pani do domu, zgłosiła się do nas i w związku z tym prowadziliśmy postępowanie dowodowe. W tym, no w takich sprawach zazwyczaj postępowanie dowodowe polega na tym, żeby zgłaszać wnioski dowodowe, które będą źródłem dowodu i będą stanowiły pewien kontrargument dla wszystkich tez zawartych w danym wniosku. Różnica jest zasadnicza taka, że żeby wszcząć takie postępowanie, nie potrzeba żadnych dowodów, wystarczy samo stwierdzenie tego, że gdzieś jest jakaś przemoc. Tak? Natomiast jeżeli my mamy bronić taką osobę, no to my już musimy składać te wnioski dowodowe. Tak? I to są przeróżne wnioski dowodowe. Natomiast ja w toku weryfikacji tego stanu faktycznego, który zostało określony w tym wniosku, zauważyłem, że właściwie materiału dowodowego zebranego w toku postępowania, a z tych tez postawionych we wniosku, to są zupełnie no, dwa różne stany faktyczne. To jest tak, jakby Państwo porównali kolor czarny z białym. Na przykład we wniosku było napisane, że taki uczeń jest w ogóle fatalny, jest nieprzygotowany, spóźnia się na lekcje, rodzice nie mają kontaktu w ogóle z nauczycielem. Poprosiłem o pisemną opinię tego nauczyciela i przeczytałem, że dziecko jest bardzo kulturalne, dobrze się uczy, punktualnie przychodzi na zajęcia, rodzice mają są w stałym kontakcie, że właściwie jest to dziecko, które ma dobre wyniki w nauce. Tak? No więc oczywiście sąd w toku postępowania i na rozprawie wydał postanowienie o tym, że nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby ograniczać władzę rodzicielską i właściwie nie wie, dlaczego ci urzędnicy socjalni napisali to, co napisali. Wspomniał coś o nadgorliwym działaniu tego urzędnika i muszę właśnie Państwu powiedzieć, że właśnie nadgorliwość urzędników jest jedną z przyczyn wszczynania tych wszystkich postępowań sądowych. Więc jeżeli chodzi o tą drogę sądową, na podstawie której to dziecko może zostać odebrane z rodziny, no to tak to właśnie wygląda. Tak? Czyli może to być donos, jakikolwiek donos sąsiada urzędnika socjalnego, to obliguje sąd do wszczęcia postępowania. To z kolei obliguje wysyłanie urzędników socjalnych do zweryfikowania sytuacji w rodzinnej. I czasem, jeżeli jedyną podstawą i właściwie jedynymi dowodami w sprawie jest opisany stan faktyczny przez urzędników, no to faktycznie może to doprowadzić do rozbicia rodziny. Dlatego, że sąd oczywiście zdaje sobie sprawę, że może zastosować różne środki ingerencji w tą integralność rodziny. Natomiast widząc, prawda, taki przerażający opis, stosuje od razu, że tak powiem, najmocniejszy środek. I tutaj znowu sprawą, którą się aktualnie zajmujemy, ponieważ jest tak, że nawet jeżeli sąd wyda postanowienie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej w postaci nadzoru kuratora, to ten kurator, prawda, tam jest, kontroluje sytuację w rodzinie. Postanowienie się uprawomocnia. To znaczy, że postanowienie jest prawomocne, to znaczy, że albo minął odpowiedni czas przewidziany prawem, albo nie przysługuje żaden środek zaskarżenia i wtedy rozpoczyna się tak zwane postępowanie wykonawcze. To znaczy, samo ustanowienie kuratora oczywiście już nie załatwia definitywnie sprawy, ten kurator cały czas zdaje sprawozdania. No i mamy tutaj kuratorów... Dzień dobry. Mamy kuratorów zawodowych, mamy kuratorów społecznych, różnych urzędników socjalnych i właśnie zgłosiła się do nas taka pani z Sochaczewa, która powiedziała, że bardzo prosi o pomoc, dlatego że po prostu jest wyznaczone posiedzenie w sprawie odebrania dzieci, czyli zmiany postanowienia o formie ograniczenia władzy rodzicielskiej. Pani miała kuratora. I do sądu trafił wywiad z kuratora, gdzie kurator napisał, że dalsze przebywanie w tym środowisku rodzinnym zagraża zdrowiu i życiu. I oczywiście musicie sobie Państwo zdawać sprawę, że my jako Instytut Ordo Iuris
nie bierzemy wszystkich spraw. To znaczy w sytuacji, jeżeli faktycznie przebywanie takiego dziecka w danym środowisku stanowi dla niego zagrożenie zdrowia i życia, no to oczywiście naszym zdaniem dla dobra dziecka faktycznie zasadne jest to, żeby go przenieść do innego środowiska. Natomiast kiedy otrzymaliśmy tą informację, od razu zaczęliśmy to weryfikować, tak? To znaczy czy na pewno tak jest. Czy to jest prawda? Bo generalnie kurator użył takiej ogólnej klauzuli, że właśnie zagrożenie zdrowia i życia, ponadto istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dziecko zostanie zdemoralizowane. Tak? Zero konkretnie z dnia na dzień. To znaczy pani się zgłosiła do nas tam, załóżmy we wtorek, w środę było wyznaczone posiedzenie. Wiadomo, że ja już wtedy nie mogłem się zapoznać z aktami sprawy. Natomiast zaufaliśmy tej rodzinie, pojechaliśmy do rodziny. Ja znałem tą sprawę tylko i wyłącznie z relacji ustnych, ale zauważyłem również, że jest pani doktor, która została wezwana na tą sprawę. W związku z czym taka jest też trochę nasza rola, żeby się tak dowiedzieć, prawda, co ten doktor sądzi, bo jeżeli faktycznie według, prawda, pani doktor istnieje stosowanie przemocy, no to właściwie nie ma co się angażować. Natomiast z tych rozmów, które przeprowadziłem przed rozprawą, ja pierwotnie chciałem odroczyć tą rozprawę. Odroczyć i uzasadnić tym, że no, nie mogę jako profesjonalny pełnomocnik zająć takiego stanowiska, dlatego że nie wiem, co jest w aktach sprawy. Jeżeli zapoznam się z aktami sprawy, no to wtedy będziemy mogli zająć stanowisko. No i oczywiście jest rozprawa. Ja zgłaszam swój wniosek formalny o odroczenie tej rozprawy. Sąd tak właściwie... No, chciał, nie chciał, bo tak, ma formalny wniosek, musi się do niego jakoś odnieść. Ale z drugiej strony w tym wywiadzie jest napisane, że właściwie każdy dzień przebywania tego dziecka w rodzinie, no to może właśnie spowodować zagrożenie zdrowia i życia i dalszą demoralizację. Ale ostatecznie postępowanie się odbyło i sąd po prostu odczytał fragmenty tego pisma, które napisał kurator. I ja się zapytałem, co to znaczy, że dziecko może ulec demoralizacji, tak? Co to jest demoralizacja według tego kuratora? Bo na przykład dla mnie demoralizacja to jest sytuacja, w której załóżmy rodzice rozpijają małoletniego, tak? Albo rodzice no, zachowują się w sposób, prawda, nielicujący z godnością ludzką w obecności takiego dziecka. Dla innej pani demoralizacja to może być na przykład przebywanie dziecka poza domem po godzinie 10. Ale czy faktycznie Państwa zdaniem to jest demoralizacja? No, moim zdaniem nie do końca. W związku z czym bardzo szerokie pojęcie. Później przyszła pani doktor, która powiedziała, że właściwie to sama jest zaskoczona, dlaczego kurator napisał to, co napisał. Dlatego, że śladów przemocy tutaj nie ma. Wręcz przeciwnie. Dzieci mają aktualne badania bilansowe. Dzieci mają aktualne szczepienia. Matka zgłasza się z dziećmi do lekarza. Lekarz nigdy nie widział żadnych oznak stosowania tej przemocy, prawda? W związku z tym sąd oczywiście oddalił ten wniosek, no i też powiedział znowu, czy że sąd sam nie wie, tak? Dlaczego ten urzędnik napisał to, co napisał. Więc tutaj widać pewną bezkarność w ferowaniu pewnych wyroków, które sprowadzają postępowania sądowe. Postępowania sądowe, proszę mi wierzyć, że jeszcze może do momentu rozprawy ci ludzie nie są jakoś bardzo zestresowani, tak? Znaczy oni wiedzą, że jest wyznaczony termin rozprawy, ale w momencie, kiedy przychodzi dzień, w którym spotykamy się przed sądem, ja na przykład tam proszę, żeby jeszcze tam przynieśli jakieś dokumenty, to bardzo często ci ludzie nie są w stanie powiedzieć słowa, tak? Bo postępowanie dotyczy odebrania ich dzieci, możliwości odebrania ich dzieci. W związku z tym mają to szczęście, znaczy mieli to szczęście, że mają kogoś, kto się za nich wypowie. To znaczy jest ich ustami, reprezentuje ich interesy. Natomiast ja sobie nie wyobrażam sytuacji, kiedy są sami na tej sali rozpraw i sąd się ich pyta o różne rzeczy, rozpytuje. A jeszcze tutaj muszę Państwu zwrócić uwagę, że sędziowie są oczywiście różni. Tak? Niektórzy mają ton taki napastliwy, agresywny, co oczywiście nie oznacza, że mają z góry już założone, jaki będzie wyrok. Po prostu taki jest ich styl przepytywania, ale to buduje w uczestnikach, którzy są przesłuchiwani, takie wrażenie, że wszyscy są przeciwko nim. I trudno się dziwić, tak? Trudno się dziwić. Także to jest kwestia możliwości odbierania tych dzieci przez
na drodze postępowania sądowego. I tutaj, proszę Państwa, odwołam się do takiego dosyć aktualnego tematu, ponieważ jedną z zapowiedzi w exposé aktualnej pani premier było uchwalenie ustawy, która doprowadzi do tego, że dzieci nie będą nigdy odbierane z powodu biedy, tak? Bo, a to jeszcze, może też o tym za chwilkę powiem. I pytanie, i faktycznie w ciągu tych 100 dni został przygotowany projekt, który jest aktualnie procedowany. I należałoby sobie, znaczy rząd powiedział, że tak, tutaj procedujemy, w związku z czym wywiązaliśmy się z tej obietnicy. I należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno. Czy faktycznie to jest tak, że ta ustawa, która teraz będzie uchwalona, doprowadzi do tego, że dzieci nie są odbierane z powodu biedy? Muszę Państwu powiedzieć, że ten projekt jest na pewno krokiem w dobrą stronę. Na pewno jest to projekt, który, no, można powiedzieć, w jakiś sposób chroni tą rodzinę. Ale zwracam Państwu uwagę, że ten projekt nowelizuje właśnie postępowania przed sądem opiekuńczym. To znaczy on nowelizuje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Między innymi ja tutaj sobie przygotowałem aktualne brzmienie tego przepisu, na podstawie którego sąd może zdecydować, prawda, o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, i ten, który zostanie uchwalony, tak? Czyli aktualny artykuł 123 z indeksem 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakłada, że sąd oczywiście musi stosować pewną gradację, jeżeli chodzi o ingerencję we władzę rodzicielską, chyba że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznej pieczy zastępczej. Chyba że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznej pieczy zastępczej, to jest aktualne brzmienie tego przepisu. Natomiast jaka jest zmiana? Zmiana jest taka, że chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności jego życia i zdrowia. A więc należy zwrócić uwagę, że jest to faktycznie krok w dobrą stronę, dlatego że nie wiem, czy Państwo to wyłapali, ale to aktualne brzmienie jest takie, że chyba że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznej pieczy zastępczej, odwołuje się niejako do potencjalnej sytuacji, na podstawie której to dobro dziecka może być zagrożone. Natomiast nowelizacja tego przepisu zakłada, że zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności jego życia lub zdrowia. W związku z tym to niejako wiąże sąd do tego, żeby to zagrożenie dobra dziecka już było stwierdzone. To znaczy, żeby decyzja nie była podejmowana w oparciu o jakieś abstrakcyjne wyobrażenie, ale w wyniku o faktyczne zagrożeniu dobra dziecka. Ponadto mamy tutaj określenie w szczególności, gdy jego życie lub zdrowie jest zagrożone. W związku z czym ten projekt oczywiście jest pozytywny, należy go ocenić pozytywnie, natomiast on nie rozwiązuje tak naprawdę głównego problemu, o którym teraz Państwu opowiem. To znaczy głównym problemem i główną wadą aktualnie obowiązującego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. To jest ustawa, która została uchwalona, zdaje się, w lipcu 2005 roku, natomiast została znowelizowana w 2010 roku. I jeżeli rząd faktycznie chce rozwiązać problem takiej nadgorliwej i arbitralnej ingerencji urzędników socjalnych w autonomię rodziny, to rząd powinien zająć się tą ustawą. Dlaczego akurat tą ustawą? Na podstawie, znaczy właściwie od momentu funkcjonowania tej ustawy, czyli od 2005, ale w 2010 roku, tak jak wspomniałem, została znowelizowana. I można powiedzieć, że na podstawie oficjalnych danych
od w roku 2010-2011 na podstawie danych udostępnionych przez Rzecznika Praw Dziecka w ciągu tego roku odebrano 588 dzieci. W latach 2013 na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Pracy odebrano tych dzieci 627, w związku z czym tendencja jest wzwyżkowa. Natomiast jest teraz również taki raport Instytutu Sprawiedliwości. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, ja oczywiście mogę przesłać potem ten raport na Państwa maila. Instytut Sprawiedliwości właśnie napisał taki raport, który został sporządzony w oparciu o wszystkie dostępne sprawy, w których nastąpiło odebranie dzieci, ale z decyzji urzędnika, z woli urzędnika, na podstawie właśnie tej ustawy, o której ja mówię. I proszę sobie wyobrazić, że około 60% odebranych dzieci z rodzin przez urzędników, przyczyną odebrania tych dzieci nie było stosowanie przemocy, ale było nadużywaniem alkoholu, spożywaniem alkoholu przez rodziców. Bo muszą sobie zdawać Państwo sprawę z tego, że ten problem nie dotyczy marginesu społecznego, tak? Bo my to tak kojarzymy, że jest patologia, wchodzi urzędnik, który ratuje dziecko. Tutaj jest taka anegdota i ona jest niestety prawdziwa. Dzieci w szkole uczyły się, że kiedy rodzice są pod wpływem alkoholu, to tutaj dostają te dzieci taki odpowiedni numer, na który mogą zadzwonić, coś a la niebieska linia. I oczywiście, jeżeli ci rodzice są pod wpływem alkoholu, no to trzeba dzwonić, bo wiadomo, rodzic pod wpływem alkoholu to rodzic, który zagraża zdrowiu i życiu dziecku. Proszę sobie wyobrazić, że 7-letnia dziewczynka, która akurat obudziła się w momencie, kiedy rodzice wrócili z imprezy, no taka średnia klasa. Znaczy średnia klasa, jeżeli chodzi o usytuowanie społeczne. Oczywiście posłuchała pani, zadzwoniła na numer i skończyło się to w ten sposób, że rodzice nie nadużywali tego alkoholu na co dzień, po prostu poszli na imprezę do znajomych, wrócili z tej imprezy i skończyło się to tym, że dzieci zostały odebrane na 3 miesiące do domu dziecka. Taka sytuacja. Dlatego ludzie, którzy mają taką świadomość, mają dzieci, najczęściej spożywają ten alkohol, kiedy już dzieci śpią, a rodzice mogą zamknąć drzwi, żeby ktoś, prawda, nie wszedł i nie powiedział, że tutaj się nadużywa alkohol. Dochodzi, proszę Państwa, do takich paradoksów. I wracając właśnie do tego raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, tylko z tych danych, tylko około 13% dzieci, które zostały odebrane z rodzin, wobec nich faktycznie stosowano przemoc fizyczną. I dlaczego tak się dzieje? Znaczy, dlaczego urzędnicy mają taką możliwość? No tutaj musimy właśnie przeanalizować przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które naszym zdaniem, zdaniem Instytutu Ordo Iuris, one są oczywiście... są nieprawidłowe, ale również są niezgodne z konstytucją. Dlatego w 2014 roku prawnicy Ordo Iuris złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby stwierdzić niezgodność tych przepisów. Do dzisiaj ten wniosek nie został rozpatrzony. I proszę Państwa, co w tej ustawie jest, co jest w tej ustawie złego? No, przede wszystkim, znaczy może zacznijmy od początku. Nazwa. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest to nazwa, która jednoznacznie sugeruje, że właściwie zestawienie pojęcia przemoc i rodzina sugeruje niejako, że, no, że właściwie rodzina to jest takie naturalne środowisko, w którym nie tylko wychowuje się dzieci, ale stosuje się również przemoc. I trzeba tutaj odwołać się do artykułu 2 tej ustawy, która definiuje członka rodziny. Tak? To znaczy ustawa jest, znaczy adresatami tej ustawy są członkowie rodziny. I kim według tej ustawy są członkowie rodziny? Oczywiście są to osoby, które są określone tam w artykule 115 paragraf 11 kodeksu karnego. Tak? To jest jakby pozostaje tam poza niewątpliwością, natomiast jest dodany taki znaczek lub osoby wspólnie zamieszkujące ze sobą.
Więc w związku z tym adresatami takiej ustawy są również studenci, którzy wspólnie w rozumieniu tej ustawy członkami, no, osobami najbliższymi czy właśnie członkiem rodziny jest są studenci, którzy wspólnie razem ze sobą zamieszkują. I tak jak, proszę Państwa, załóżmy konstytucja, tak, odnosi się do definicji, załóżmy, członka rodziny, czy w ogóle rodziny, opiera tą więź na rodzicielstwie, na małżeństwie, tak tutaj ta ustawa definiuje członka rodziny jako osoby, które ze sobą wspólnie zamieszkują. I należy zwrócić uwagę, że wprowadza to oczywiście w błąd potencjalnego odbiorcę tych przepisów i taki sposób sformułowania, taka legislacja jest i takie pojęcie jest niezgodne z artykułem 2 Konstytucji Rzeczpospolitej, która nakłada właśnie na ustawodawcę wymóg pewnej poprawnej legislacji. Tak? Ta ustawa powinna się nazywać ustawą o przemocy domowej. O przemocy domowej. Nie przemocy w rodzinie. Dlatego, że co też pokazują statystyki, które zostały opisane w tym raporcie Instytutu Sprawiedliwości, ponad 60% przypadków stosowania przemocy fizycznej ma zastosowanie w rodzinach, znaczy właściwie, przepraszam, nie w rodzinach, sam się na to łapię, ale w nieformalnych związkach albo w rodzinach, które zostały rozbite ze względu, prawda, na rozwód. W związku z czym, po pierwsze, nazwa. Po drugie, należy się tutaj odwołać do tego, jak jest rozumiana przemoc w rodzinie przez tą ustawę. I to jest niejako clue i główna wada tego systemu. Ja Państwu przeczytam. Przemoc w rodzinie jest rozumiana w ten sposób. Należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w punkcie pierwszym, czyli tych członków rodziny, czyli między innymi tych, prawda, studentów, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia i teraz proszę zwrócić uwagę, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Czy coś Państwa w tej definicji może zaniepokoiło, albo mają Państwo do tego jakieś swoje uwagi? Słucham? Okej. Okay. Krzywdy. No tak, słusznie. Znaczy, jeżeli u Państwa pojawiły się pewne wątpliwości co do tej definicji, to jak najbardziej słusznie. Dlatego, że... Jeżeli, tak? Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Mieszka razem, mieszkają trzech studentów. Student A podkrada studentowi B papierosy. Czy w związku z tym student B jest ofiarą przemocy w tym rozumieniu? Tak. Tylko, że na szczęście zakładamy, że studenci nie mają dzieci. Które mogą zostać zabrane od tych studentów, ale przełóżmy sobie właśnie tą definicję na tak zwaną przemoc w rodzinie, bo tego dotyczy ta ustawa. Otóż, Szanowni Państwo, definicja przemocy w ujęciu tej ustawy jest określona bardzo abstrakcyjnie. Pojęcia są nieostre i tak naprawdę każdorazowo odwołują się do subiektywnego wyobrażenia urzędnika o tym, czym dana przemoc jest. I można sobie, znaczy właściwie według tej definicji, przemocą można by nazwać podstawowe instrumenty wychowawcze, jakie stosują rodzice wobec dzieci. Dlatego, że jeżeli załóżmy rodzice powiedzą, żeby córka, 15-letnia córka nie poszła do, znaczy no, zakazali tej córce, prawda, pójście do klubu na imprezę, albo powiedzieli jej, że ma wrócić przed godziną 12, bo ma 15 lat, to można stwierdzić, że ta córka została, znaczy ta córka w swoim subiektywnym ujęciu może zostać skrzywdzona, tak? I takie zachowanie jest kwalifikowane jako przemoc w rodzinie, tak? Jeżeli rodzice chcą na przykład skontrolować dziecko i sprawdzić, czy to dziecko, załóżmy, zażywa jakieś środki odurzające, również jest to przemoc w rodzinie. Jeżeli rodzice chcą, żeby dziecko
załóżmy, nie przebywało w jakimś towarzystwie, które może wpływać demoralizująco na to dziecko, to jest to przemoc w rodzinie. I tutaj znowu sprawa z życia. Proszę sobie wyobrazić, zamożna rodzina, co ciekawe. Pierwsza taka sprawa, kiedy zgłosiła się do nas rodzina zamożna. Pan zarabiający 10 tysięcy brutto, pani będąca właścicielką takiej instytucji, nie będę wchodził w szczegóły, ale proszę mi wierzyć, zamożna rodzina. Rodzina wielodzietna, 9 dzieci. 5 już odchowanych, 4 małoletnich, słowo małoletni w rozumieniu prawa cywilnego, to znaczy poniżej 18 roku życia. I proszę sobie wyobrazić, właśnie dorastająca 15-letnia córka, która przeżywa bardzo burzliwy okres w swoim życiu. Jeździła na, znaczy właściwie cały czas jeździ na różne konkursy, które są związane z pewną sztuką walki. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo postępowanie się cały czas toczy. Natomiast sytuacja była taka, że ona popadła w konflikt z ojcem. Konflikt dotyczył tego, że ojciec jej kazał posprzątać pokój przed przyjściem mamy. Natomiast ona oczywiście musiała sprawdzić fejsa i to był dla niej priorytet. Stwierdziła, że dobra, spokojnie, najpierw tutaj poogarniam znajomych na Facebooku. Natomiast ojciec wkurzył się, po prostu ją złapał i ją jakoś tak przestawił, tak? Znaczy postawił ją do pionu i powiedział jej tak, że jesteś pod moją władzą rodzicielską, ja cię utrzymuję, w związku z tym ty wykonujesz moje polecenia i tym poleceniem jest posprzątanie tego pokoju. Córka oczywiście zrobiła to, co ojciec chciał, wysprzątała pokój i w kolejnych dniach pojechała na obóz treningowy właśnie związany z tą sztuką walki, którą uprawiała i wygadała się swojemu trenerowi o tym, że tutaj jest niewiadoma przemoc w tej rodzinie, że są straszne rzeczy. No i trener z jakiegoś powodu zinterpretował zwykłą rozmowę wychowawczą, bo tam nie było żadnej przemocy, tak? Znaczy oczywiście w zdroworozsądkowym rozumieniu, tak? Bo w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to jest jak najbardziej przemoc. Zrozumiał to w ten sposób, że to jest przemoc, wniosek oczywiście do OPS-u i z urzędu oczywiście postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. W związku z tym, szanowni państwo, zwracam uwagę, że po prostu przemoc w rodzinie i ta definicja jest bardzo nieprecyzyjna i stwarza bardzo szerokie pole do nadużyć. I o ile mamy do czynienia z postępowaniem sądowym, czyli mamy, można powiedzieć, tutaj ten taki racjonalny element w postaci sędziego, no to tutaj niestety dalej ustawa oczywiście określa, w jakiej sytuacji urzędnik może zaingerować w tą władzę rodzicielską. Natomiast, szanowni państwo, jeszcze wspomniałem wcześniej o niebieskiej karcie. Co to jest niebieska karta? Właśnie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, znajduje się artykuł 9a, ale nie jestem do końca przekonany, nie mam tekstu ustawy przed sobą. Minister właściwy był zobowiązany do wydania właśnie rozporządzenia i załącznikiem do tego rozporządzenia, tej ustawy jest tak zwany formularz niebieska karta A. Ten formularz służy pedagogom, nauczycielom, policjantom, urzędnikom socjalnym do zakładania tak zwanej niebieskiej karty, czyli do tego, żeby stwierdzić, że ktoś jest albo sprawcą przemocy, albo ofiarą przemocy. I właśnie w tym załączniku są wymienione wprost pojęcia, tak? Jakie są klasyfikowane pod to pojęcie główne przemocy. To znaczy jest to właśnie krytykowanie, napominanie. I to dochodzi do takiego paradoksu, że tutaj już opisana rodzina, która miała ten problem z urzędnikiem, który stwierdził, że jest, że no to jest rodzina wielodzietna, trzeba ich kontrolować. Proszę sobie wyobrazić, że tam według właśnie tutaj aktualnie obowiązujących przepisów mąż był sprawcą przemocy. Dlaczego był sprawcą przemocy? Dlatego, że pani była o męża w pewnym momencie swojego życia bardzo zazdrosna. Państwo wracali z supermarketu, zdaje się, że mąż wycofywał i tam stuknął samochód, w którym siedziała młoda
podobno atrakcyjna kobieta. I oczywiście wywiązała się pewna dyskusja między zarówno tą panią, jak i żoną, gdzie w pewnym momencie mąż powiedział: dobra, już daj sobie spokój, jedziemy. No i pani była w takim bardzo specyficznym momencie swojego życia i odebrała to jako no, jakąś tam formę zdrady, tak? W każdym razie doszło do konfliktu w domu. Pan, zdaje się, kroił, już nie pamiętam co, ale trzymał nóż i ona oczywiście tam na niego krzyczała i on się odwrócił do niej, trzymając ten nóż w dłoni. I pani zadzwoniła na policję i powiedziała, że tutaj proszę szybko przyjechać, ponieważ mąż chce mnie zaatakować nożem. Policja oczywiście od razu przyjechała, natomiast pani potem ochłonęła. Właściwie małżonkowie sobie wszystko wyjaśnili. Przyszła policja i pyta się, co tutaj się dzieje. Ona mówi, że nic się nie dzieje, że to ja niestety tutaj no, pod wpływem tych emocji trochę zareagowałam w sposób niezasadny, natomiast bardzo państwa przepraszam i nic się tutaj nie dzieje. No i policja mówi, no jak to, ale tutaj podobno mąż z nożem. Oczywiście żadnych śladów nie było, już było dawno po kłótni, ale mimo wszystko policjant stwierdził, nie no, państwu tutaj trzeba założyć niebieską kartę. Gdzie? Pan jest sprawcą przemocy, pani jest ofiarą przemocy. Pani mówi, że ona się nie czuje jako ofiara przemocy, że nic się nie stało. Nie ma to znaczenia, zakładamy niebieską kartę. A muszą też państwo sobie zdawać sprawę, że sądy bardzo zwracają uwagę na to, czy w danej rodzinie jest niebieska karta, czy nie ma tej niebieskiej karty. Dlatego ja występując w rozprawach bardzo często muszę przypominać, jak bardzo łatwo i pochopnie można założyć taką niebieską kartę, tak? Znaczy, jak ktoś ma niebieską kartę, no to jest sprawcą przemocy. Tak naprawdę niebieska karta, można powiedzieć, jest pewnym instrumentem, który jest wykorzystywany na przykład przez małżonków, którzy się rozwodzą, tak? To znaczy żona albo mąż zgłasza się do dzielnicowego i wręcz proszą o to, żeby założyć niebieską kartę, dlatego że jej adwokat powiedział, że to się przyda w postępowaniu rozwodowym. I to jest oczywiście prawda. To znaczy w postępowaniu rozwodowym mamy dodatkowy argument na to, żeby na przykład dzieci pozostały z nami, tak, w ostatecznym orzeczeniu. Także procedura założenia niebieskiej karty również jest oparta o tą definicję przemocy, o której państwu tutaj powiedziałem. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że ludzie, wobec których zakłada się niebieską kartę, często o tym nie wiedzą, dlatego że nie są informowani. Niebieską kartę można również założyć na podstawie donosu. I państwo, wobec których założono tą niebieską kartę, dowiadują się w momencie założenia. To znaczy całe to postępowanie, które się toczy w stosunku do potencjalnego tak zwanego sprawcy przemocy w rodzinie, on o tym w ogóle nie wie. On nie wie, jakie są dokumenty na niego zgromadzone. Nie może się do nich w żaden sposób odnieść. W związku z czym on nie może przedstawić swoich kontrargumentów. On w momencie, kiedy ta niebieska karta została założona, to znaczy w momencie, kiedy już zdecydowano o tym, że to jest sprawca przemocy, on się o tym dowiaduje, tak? Także dodatkowa taka niespodzianka dla takiej osoby. Wracając do drugiego takiego elementu tej ustawy, który w mojej opinii jest wadą tego systemu, to jest określenie, kiedy taki urzędnik może odebrać dziecko z rodziny. I tutaj mamy artykuł 12a, który wskazuje, chwileczkę proszę państwa, muszę znaleźć, kiedy tak naprawdę urzędnik socjalny może odebrać dziecko. Artykuł 12a, punkt pierwszy. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je w innej, niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej. W rozumieniu artykułu 115. W każdym razie, kiedy może? W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą. No brzmi całkiem logiczne, tak? Znaczy, jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka w związku ze stosowaniem przemocy, no to faktycznie należałoby odebrać to dziecko. Tylko, szanowni państwo, zwracam uwagę, że znowu, po raz kolejny, tak jak w przypadku definicji przemocy w rodzinie, znaczy czym jest ta przemoc, tak i w tej sytuacji
Każdorazowo odwołujemy się do subiektywnego wyobrażenia urzędnika o tym, czym jest to bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Więc to za każdym razem urzędnik decyduje, jaka sytuacja jest dla danego dziecka zagrożeniem dla zdrowia lub życia w ujęciu definicji przemocy, o której już sobie powiedzieliśmy. W związku z tym to oczywiście daje szerokie pole do popisu dla takiego urzędnika. W związku z tą definicją o przemocy w rodzinie możemy sobie wyobrazić, że urzędnik czujący władzę, a muszę Państwu powiedzieć, że też niekiedy właściwie klienci się pytają, tak, ale dlaczego on to napisał? Dlaczego on zachował się w ten sposób? Przecież tutaj się nic nie dzieje. I ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Każdorazowo każda sytuacja jest inna. Natomiast zauważyłem, że urzędnik socjalny wyposażony w pewne instrumenty, na podstawie których ma pewną władzę tak naprawdę nad rodziną, znaczy to on decyduje, co z tą rodziną się stanie, popada w pewną arogancję. Najzwyczajniej w świecie. Działa w sposób mechaniczny, automatyczny. Praca z takim urzędnikiem wygląda w ten sposób, że urzędnik przychodzi, albo kurator na przykład, kurator przychodzi do rodziny i mówi tak, przychodzę tutaj za miesiąc, ma być zrobione to, to, to i to. Jak nie, no to będziemy tutaj wnioskować do sądu o większą ingerencję we władzę rodzicielską, a po kuratorze jest już tylko odebranie dzieci. I tak, proszę Państwa, prowadziłem taką sprawę rodziny z Pragi warszawskiej, gdzie kurator był ustanowiony przez 8 lat. Po 8 latach kurator stwierdził, że no, właściwie przez te 8 lat no, ta rodzina w żaden sposób się nie poprawiła. Nic się tutaj nie udało zrobić. W związku z tym, no cóż, trzeba odebrać dzieci. Dzieci zostały odebrane i umieszczone w domu dziecka. Zgłosiła się właśnie... Zaraz jeszcze powiem o trybie, jaki obowiązuje w ogóle wobec tej ustawy, ale już dokończę ten przykład. Zgłosiła się do nas oczywiście ta pani. To też była ta sprawa, jedna z tych spraw, kiedy posiedzenie sądowe jest wyznaczone w poniedziałek. My się dowiadujemy o tym w piątek. I oczywiście również pytałem o ewentualnych świadków. Pani mi powiedziała, że na rozprawie będzie pani z towarzystwa resocjalizacyjnego. To jest taka organizacja pro bono, organizacja oczywiście niepaństwowa, która współpracuje z trudnymi rodzinami. Mówię, świetnie, w takim razie przed rozprawą dowiemy się, co w tej rodzinie się dzieje. Dowiedziałem się, że pani, która faktycznie była z tego towarzystwa, współpracuje z rodziną od około, zdaje się, miesiąca, dwóch miesięcy. I w ciągu tych dwóch miesięcy, znaczy ona współpracowała, oprócz tego kuratora, który tam współpracował przez 8 lat, ta pani w ciągu dwóch miesięcy była w stanie zmobilizować tą rodzinę, która faktycznie miała pewne problemy z kompetencjami opiekuńczo-wychowawczymi, ale ona była w stanie zmobilizować tą rodzinę do tego, żeby oni zrobili remont, żeby dopełnili pewnych podstawowych, elementarnych obowiązków, czy to w urzędach, również zmotywowała ich do tego, żeby oni znaleźli pracę. Tak? To znaczy pani przez dwa miesiące była w stanie wykonać te zadania, do których był zobowiązany kurator. Kurator przez 8 lat tego nie zrobił. W związku z czym bardzo często w tych sprawach, z którymi ja się spotykam, kuratorzy podejmują taką, a nie inną decyzję w oparciu o swoją bezsilność. Po prostu. To znaczy problem nie tkwi w rodzinie, ale problem tkwi w metodzie kuratora. I oczywiście, znaczy nie oczywiście, bo to nie było takie oczywiste, ale po przeprowadzeniu znowu szerokiego postępowania dowodowego, zaangażowaniu również fundacji takiego księdza, który zobowiązał się do tego, że on wyremontuje to mieszkanie, tak? Bo tam głównym w ogóle problemem do tego, że te dzieci nie mogą być w tym mieszkaniu, to są warunki bytowe. Czyli nie przemoc, ale warunki bytowe. One faktycznie były złe. Ale to już pozostawiam, żebyście sobie Państwo sami odpowiedzieli na to pytanie, czy warunki bytowe uzasadniają odebranie dziecko od rodziców i umieszczenie w domu dziecka, gdzie sytuacja w domu dziecka możemy sobie wyobrazić, jak wygląda. Tak? Moim zdaniem, naszym zdaniem oczywiście nie. To znaczy warunki bytowe w żadnym wypadku nie mogą być podstawą do tego, żeby to dziecko zabrać,
kurator sądził co innego i faktycznie doprowadził do tego, że te dzieci zostały odebrane. Natomiast no, jak już tylko kończąc, na podstawie tego szerokiego postępowania dowodowego faktycznie te dzieci później wróciły do mamy dosłownie przed świętami Bożego Narodzenia. Także chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że urzędnicy pracując z taką rodziną, tak jak już tutaj powiedziałem, działają w sposób automatyczny. Na zasadzie masz zrobić to, to, to i to, jak nie, no to prawda, twoja wina. Nie starają się dociec, jaki jest naprawdę kłopot. Bo tutaj czarą goryczy w ogóle, która przelała, znaczy no, która można powiedzieć takim głównym impulsem powodującym wysłanie tego dodatkowego pisma przez kuratora było to, że pan Przemysław, który był ojcem dzieci, pił piwo na klatce z kolegami. Co prawda tam po godzinie 12, tak? Ale kurator był taki zszokowany, że jak to o tej porze piwo tutaj pić? No i w związku z tym dzieci do domu dziecka. One wróciły do domu dziecka. Niestety pan Przemysław aktualnie siedzi w zakładzie karnym, ale to nic poważnego. Znaczy nic, prawda, co by uzasadniało, że tak powiem, to, że dziecko nie może się wychowywać z matką. To znaczy, oczywiście znaczy, ale to znaczy, tak, to jest pana pytanie. Oczywiście, no jest to jakaś przesłanka, prawda, do tego, że faktycznie coś w tej rodzinie dzieje się złego, ale on nie siedzi w tym zakładzie karnym dlatego, że stosuje przemoc wobec rodziny. Zdaje się, że on po prostu nie płacił alimentów za inne dzieci, tak? Ale to znaczy, ja tylko zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o matkę, to ona wykonywała tą władzę rodzicielską no, w sposób oczywiście z jakimiś pewnymi, miała pewne kłopoty, tak? Ale pomoc organizacji społecznych doprowadziły do tego, że ona się wywiązywała z tych funkcji opiekuńczo-wychowawczych w sposób prawidłowy. I naszym zdaniem właściwie odbieranie dzieci z rodziny może być tylko w ekstremalnych sytuacjach. Tak? Natomiast wracając dalej, prawda, do tej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Powiedzieliśmy sobie, jak ustawa definiuje przemoc. Powiedzieliśmy sobie również, w jakich sytuacjach ten urzędnik może odebrać to dziecko. I chciałbym tutaj powiedzieć o pewnym trybie, który tutaj również ta ustawa przewiduje, trybie odbierania tych dzieci. Czy trzeba zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę tutaj nie ma żadnego postępowania procesowego przed decyzją o odebraniu dzieci. Tak jak w przypadku postępowania sądowego mamy cały proces, tak w przypadku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie urzędnik podejmuje taką decyzję, w momencie wchodząc do mieszkania widzi, że w jego subiektywnym wrażeniu tutaj się dzieje źle, zabieramy dziecko i załóżmy oddajemy to dziecko do pieczy zastępczej. W tym momencie matka, czy tam, prawda, czy rodzice ogólnie mają możliwość złożenia zażalenia na decyzję urzędnika. Z tym, że tryb rozpatrywania tego zażalenia ze względu na ekstremalną sytuację, sąd ma 24 godziny na to, żeby wypowiedzieć się co do tego zażalenia. 24 godziny, proszę Państwa, to jest taki czas, w ramach którego często sąd nie ma nawet możliwości wysłuchania tych Państwa na rozprawie. To znaczy nie ma możliwości poznania tego, co oni sądzą na ten temat. W związku z czym znowu sąd tutaj może oddalić takie zażalenie, ale zresztą oddalić albo odrzucić, zaraz o tym powiem, tylko i wyłącznie w oparciu oczywiście o notatki urzędnika. Co ciekawe, sąd oddalając zażalenie nie jest zobowiązany do sporządzenia uzasadnienia, dlaczego je oddala. Więc my składamy zażalenie, sąd je oddala, ale nie musi uzasadniać. W związku z czym rodzice nawet nie są w stanie poznać motywów tego, dlaczego sąd oddala takie zażalenie. Dlaczego mówię oddala albo odrzuca? Studenci prawa, którzy mieli już procedurę cywilną, bez wątpienia znają różnicę między oddaleniem a odrzuceniem. Otóż to zażalenie, o którym ja wspomniałem, musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania cywilnego. To są wymogi formalne.
Jeżeli zażalenie spełnia wymogi formalne, to sąd zajmuje się merytorycznym rozpoznaniem takiego zażalenia. Jeżeli po merytorycznym rozpoznaniu sąd stwierdzi, że nie zasługuje na uznanie, to je oddala. Natomiast jeżeli zażalenie nie spełnia formalnych wymogów, to w ogóle sąd nie przechodzi do tego drugiego etapu merytorycznego rozpoznania, bo po prostu zażalenie nie spełnia formalnych wymogów określonych prawem i wtedy odrzuca. Taka jest różnica między oddaleniem a odrzuceniem. I teraz, co ciekawe, w 2013 roku, kiedy liczba tych dzieci, odebranych dzieci, było ponad 600, tych zażaleń było wniesionych 15. I trudno się dziwić, dlatego że formalne wymogi zażalenia, które musi zostać zachowane, żeby sąd w ogóle go rozpatrzył, to zażalenie, są określone w procedurze cywilnej, w związku z czym trudno wymagać od osób, które nigdy tak naprawdę nie miały styczności z prawem, żeby napisały to zażalenie w sposób, w jaki prawo tego wymaga. Właściwie konstruowanie środków zaskarżenia, do którego należy między innymi zażalenie, no to jest praktyka z drugiego roku aplikacji adwokackiej. Tam prawnicy, chyba że wcześniej, prawda, mieli okazję konstruować takie środki zaskarżenia. Natomiast wymaga to bez wątpienia wiedzy specjalnej. Należałoby, szanowni państwo, zastanowić się nad pewnym wprowadzeniem obligatoryjności tak naprawdę reprezentowania takich rodzin przez profesjonalnych pełnomocników. Po prostu. W związku z tym, szanowni państwo, jeżeli chodzi o tą ustawę, to są właśnie te główne zarzuty. Z tego, co mi się wydaje, my mamy czas do 19:00. W związku z tym będę przechodził do meritum, to znaczy jakie ewentualne są propozycje zmiany tego systemu. Wiemy, że system działa niewydolnie. Co moglibyśmy w tej sytuacji zmienić? No, naszym zdaniem, zdaniem prawników Ordo Iuris, należałoby przede wszystkim pozbawić urzędników socjalnych instrumentów tak naprawdę quasi-administracyjno-karnych, to znaczy instrumentów, na podstawie których oni faktycznie mogą doprowadzić do rozbicia rodziny. Dlatego, że opieka społeczna, jak sama nazwa wskazuje, powinna zostać wyposażona w instrumenty tylko i wyłącznie świadczące. Znaczy, opieka społeczna naszym zdaniem ma pomagać rodzinie. Nie ma na celu ich karać, nie ma na celu rozbijać tych rodzin, ale ma możliwość, znaczy powinna mieć tylko i wyłącznie instrumenty, do pomagania takiej rodzinie. Co w zamian za to, tak? Bo faktycznie po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, że ta przemoc fizyczna oczywiście występuje w tych rodzinach, tak? I musi być jakiś organ odpowiedzialny za to, żeby móc zaingerować w tą integralność rodziny, jeżeli dobro dziecka, przede wszystkim życie i zdrowie jest bezpośrednio zagrożone ze względu na stosowanie przemocy w rodzinie. Musi być jakiś organ. Naszym zdaniem tym organem powinna być policja. Jak wynika, proponujemy tą koncepcję powrotu do tej obowiązującej koncepcji przed zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jak wynika z raportu NIK, co do zasady, policjanci, wcześniej również odpowiedzialni za niebieską kartę, trafnie definiowali zjawisko stosowania przemocy w rodzinie. Ponadto, szanowni państwo, oczywiście proponujemy zmianę definicji przemocy. To znaczy, my proponujemy, żeby przemoc została zdefiniowana w następujący sposób. Chciałbym państwu przeczytać dokładną definicję, którą proponujemy. Natomiast nie jestem pewien, czy w swoich notatkach ją znajdę. To może odniosę się tylko i wyłącznie do istoty tej definicji. Chodzi o to, żeby zdefiniować przemoc jako sytuację, w której bezpośrednio jest zagrożone zdrowie i życie dziecka. To jest stosowanie przemocy fizycznej, które uzasadnia
odbieranie dzieci z rodziny. I proszę Państwa, to koresponduje niejako z tym, że odbieranie dzieci z rodziny jest tym środkiem, który jest najbardziej dolegliwym. Tak? Środek najbardziej dolegliwy musi być stosowany w ekstremalnych sytuacjach i tylko w szczególnych okolicznościach, a nie w sytuacjach, kiedy można w sposób inny zaingerować w tą podmiotowość, w tą właściwie, przepraszam, autonomię i integralność rodziny. W związku z czym wydaje mi się, że te ostatnie 10 minut możemy poświęcić na ewentualne pytania, jeżeli Państwo jakieś macie pytania. Ja ze swojej strony dziękuję i no i proszę o pytania, jeżeli jakieś są. Marecki, jestem studentem tego wydziału w Katedrze Teorii Prawa profesora Zajadło, zajmuję się władzą rodzicielską. Także temat mnie interesuje. W zasadzie ja się co do meritum się z panem jak najbardziej zgadzam. Z tym, że mam też zarzuty. Zarzuty są takie, że sam temat jest już błędny. Ten system nie ma wad. On został tak zaprojektowany po to, żeby tak działał. Tutaj pan chce robić jakieś propozycje zmian, to się nie uda. No, bo taki będzie pan zaskoczony. Taki jest cel działania tego systemu. Może w ten czy w inny sposób, ale do tych zawsze pozostaną. No to ja nie wiem, tylko odpowiadając, czasu, tak? Tylko odpowiadając, że głównym celem jest przede wszystkim uchylenie tej ustawy. Zaproponowanie innej ustawy, ustawy o ochronie życia rodzinnego. O ochronie życia rodzinnego. I możliwe, że będzie pan jeszcze zaskoczony, jeżeli chodzi o samą zmianę. Natomiast chciałbym jeszcze, przepraszam, nawiązać, bo właśnie zapomniałem o tym powiedzieć, ale razem z mecenasem Kołodem, który jest gdzieś tutaj obecny na sali, analizowaliśmy takie broszurki, które dostaliśmy z Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli można powiedzieć z samego centrum i z samego jądra prawda, tych inicjatyw ustawodawczych, gdzie analizowaliśmy broszury definiujące, w którym zostało zdefiniowane to, w jaki sposób należy rozumieć przemoc. I proszę sobie wyobrazić, że mam ten dokument na komputerze, ale już nie otwierając tego dokumentu, tam było napisane wprost, że przede wszystkim głównym powodem przemocy w rodzinie jest tradycyjny podział ról na żonę i męża, że to wytwarza naturalny konflikt między tymi stronami. To z kolei powoduje frustrację i to doprowadza oczywiście do przemocy. Był też taki zwrot, że jeżeli czujesz się krytykowany, to nie jest to zwykła sprzeczka małżeńska, ale jesteś ofiarą przemocy, tak? Więc i takie broszury i taki sposób definiowania przemocy są właśnie w tych broszurach w Ministerstwie Sprawiedliwości. My w jakiś sposób, znaczy Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris, staramy się dociec źródła, to znaczy skąd się to bierze. I mogę tylko Państwu zdradzić tak ogólnie, nie wchodząc w szczegóły, że to źródło tego sposobu pojmowania zarówno rodziny jako środowiska, gdzie jest prawda przemoc, jak i w ogóle samego pojęcia rodziny, źródło znajduje się w państwach skandynawskich. Z tak zwanych funduszy norweskich. To znaczy Norwegia finansuje bardzo dużo projektów, które ma na celu szkolenie, czy to urzędników socjalnych, pedagogów, na podstawie których między innymi ta informacja o tym, że dzieci mają dzwonić prawda, na policję, jak rodzice są pod wpływem alkoholu, to prawdopodobnie właśnie pochodzi z tego typu projektów. Będziemy się im wnikliwie przyglądać. To jeszcze mogę? Oczywiście. Pierwszy punkt, tak? Propozycje zmian. Stwierdził pan, że przemoc fizyczna występuje w rodzinach. Ja panu powiem tak. Oczywiście w rodzinach naturalnych występuje przemoc, ale w rodzinach zastępczych również ta przemoc występuje. Bez wątpienia. W ramach pracy dyplomowej się tematem zajmuję.
Rozmawiam z sędziami sądów rodzinnych, z prokuratorami. Oni mi opowiadają o torturach stosowanych na dzieciach w rodzinach zastępczych. Potem rozmawiam z sędziami sądów rodzinnych i mówię, po co odbierać dzieci z rodzin naturalnych, przenosić do rodzin zastępczych, skoro to nie zmienia sytuacji dziecka. Tak? Nie wpływa na jego dobro. A sędzia mi odpowiada wprost, że oczywiście, że nie zmienia. Nigdy nie zmieniało i nigdy nie będzie poprawiało. To pozostaje pytanie, dlaczego to się robi. No to prokuratorzy odpowiadają, no, dla spokoju sumienia. No tak, to znaczy trzeba coś zrobić. Trzeba coś zrobić. A z tym źródłem w funduszach, czy w akcjach skandynawskich, jak najbardziej ja się z panem zgadzam. To też obserwuję, do tego samego wniosku doszedłem. Jak się państwo przechodzicie, chodzi po dowolnym mieście, po Gdańsku, można spotkać wielkie plakaty, wielkie billboardy, tam mówiące, jak ojcostwo ma wyglądać, jak macierzyństwo ma wyglądać, ale pod spodem jest podpis. Kto finansuje, kto sponsoruje? Fundusze Norwegii, tak? Norwegii. Tak jest. Czyli po prostu zgadzamy się co do źródła. Cały czas się z tym zgadzamy, tylko że mimo wszystko uważam, że ten system został tak zaprojektowany, żeby tak działał. Przepraszam, ja nie studiuję prawa, ale z tego co rozumiem i z tego co pan mówi, to najpierw twierdzi pan, że ten system nie ma wad, jest tak skonstruowany, po czym mówi pan, że pisze pracę dyplomową, rozmawia z sędziami i zastanawia się, dlaczego dzieci są zabierane z normalnej rodziny do rodziny zastępczej. Właśnie dlatego, że ta definicja nie jest prawidłowa. Przemocy w rodzinie. Tak, to znaczy definicja i nie tylko ta definicja, ale również możliwość zaingerowania urzędnika w integralność rodziny. No tak, też, oczywiście. Też. To właśnie do tego. Czyli ja chcę tylko pokazać inny punkt widzenia, że nie tylko ten punkt widzenia, który reprezentuje pan mecenas, ale punkt widzenia systemu, czy również tych urzędników socjalnych, czy również Norwegów. Pytanie, władza rodzicielska składa się z całego szeregu elementów. Można ją rozpatrywać w wektorach historycznych, politycznych, geograficznych. Przepraszam pana, bo jeszcze mamy pytanie z sali. Oczywiście. Znaczy, ja mam tylko takie pytanie, bo ta ustawa powstawała w momencie, kiedy optowały jakieś środowiska. Czy widzi pan szansę, żeby teraz tę ustawę zmieniać i według tej definicji, którą pan powiedział, i czy to nie będzie sprowadzało zbyt jakichś protestów tych środowisk, które optowały właśnie za tym pusty. No, bo one jednak są i one tą ustawę tworzyły, dlatego no, ja nie wiem, czy to będzie możliwe po prostu zmiana, żeby powrócić do tej definicji przemocy, która była stosowana w latach wcześniejszych, która była definicją podstawową, została rozszerzona. Tak. To znaczy, wie pan co, ja nie chcę zmienić, znaczy ja bym nie proponował zmiany tej ustawy, ja bym proponował jej uchylenie. I czy jest to możliwe? Jest to możliwe. Prawnicy Ordo Iuris czynnie udzielają się na tym polu, żeby to uczynić tak. W związku z tym, oczywiście te protesty będą, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, natomiast protesty będą zawsze. Protestów nie będzie, jeżeli my nie będziemy nic robić. Tak? Jeżeli odzywają się pewne protesty, to dobrze, to oznacza, że idziemy w dobrym kierunku. Pytanie oczywiście, która strona wygra, tak? Czy my, czy oni. No tutaj już musimy się odwołać do woli aktualnego rządu, tak? My widzimy szansę, my widzimy tę szansę i tak jak już powiedziałem wcześniej, ta zmiana tego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotycząca postępowania przed sądami rodzinnymi jest oczywiście dobrą zmianą. I na taką zmianę wydaje mi się, że nie zdobyłby się poprzedni rząd, tak? Jest to dobra zmiana, ale to nie jest jeszcze to, co my chcemy osiągnąć. Także mam nadzieję, że... Znaczy, dalej Polska jest w Unii Europejskiej, a te zmiany, które są wprowadzone tutaj, są oparte na modelu skandynawskim, czyli takim nowym modelu rodziny, tak jakby można powiedzieć, nietradycyjnym. Dlatego nie widzę mniejszą szansę. Na pewno to będzie nie tylko protesty w Polsce powodowało, ale również może powodować w skali międzynarodowej. Z tego też powodu, że teraz jesteśmy tak jakby pod lupą. I właśnie z tego problemu, że będzie zmiana wprowadzana przez ten rząd, może to przez różnych organizacji też międzynarodowych. Zastanawiam się, czy jest taka możliwość tej zmiany.
Zwracam tylko uwagę, że takie protesty międzynarodowe mają już miejsce. Także to nawet próba dokonania tej zmiany ich nie wywoła, bo one już są. Także no, tu jest znowu pytanie do tego, czy rząd byłby w stanie się ugiąć, znaczy czy się ugnie pod takim protestem, czy nie. Tak. I tylko jeszcze jedna taka konkluzja, czy rząd musi to wszystko regulować, czy po prostu to nie może być regulowane z... Właśnie jak pan powiedział, że na przykład kurator nie dał rady zrobić czegoś, co organizacja pro bono dała radę zrobić 2 miesiące. Czy po prostu nie jest lepiej, jeżeli to reguluje społeczeństwo właśnie i nie społeczne, niż jeżeli to jest wszystko kwestią rządu. To znaczy... To musi być regulowane po prostu w takiej tej, czy nie dać większej wolności dla rodzin. Z mojego punktu widzenia i z mojej praktyki wynika, że organizacje nierządowe znacznie lepiej sobie radzą niż system państwowy. Ten system państwowy jest niewydolny. To wynika nawet wprost z tego, co mówią urzędnicy socjalni, tak jak to w przypadku rodziny z Tarnowa, gdzie właśnie pani powiedziała, że ja mam 4000 podopiecznych pod sobą, ja ich nie znam, ja ufam swoim pracownikom. Także wydaje mi się, że faktycznie, znaczy na pewno na podstawie moich doświadczeń wynika, że organizacje pozarządowe radzą sobie lepiej. Ja chciałbym Państwa uspokoić, mamy czas do 19:30, także mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcą, zdążą się wypowiedzieć. Czy mogę się odnieść do, czy zmiana rządu coś da? Zmiana rządu to jest za mało. Ja chciałbym tutaj, pewien fakt nie został wychwycony. Chciałbym się odnieść do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 roku. To był wyrok na temat RODO-K. Tak? Na pewno pan go zna. Tak. Nie wiem, czy pan dotarł do uzasadnienia tego wyroku. O ile sam wyrok jest stosunkowo łatwo osiągalny, o tyle uzasadnienie jest trochę zdecydowanie trudniej osiągalne. Tam Trybunał... Przepraszam, ja tylko państwu wytłumaczę, co to jest RODO-K. To są rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne. Bardzo często w sprawach rodzinnych, czy też o ograniczeniu władzy, ale też bardzo często w sprawach zwykłych rozwodowych sąd zasięga opinii takiego ośrodka i to są tak zwani biegli, którzy po prostu maglują całą rodzinę, dzieci i małżonków i stwierdzają, czy na przykład jest więź emocjonalna, czy tej więzi nie ma. Ja mam bardzo przykre doświadczenia z jakością tych opinii. One dla mnie są bardzo często wewnętrznie sprzeczne, bo nie można nazwać spójną opinią, jeżeli ci biegli z RODO-K twierdzą, że co prawda matka w sposób właściwy wywiązuje się ze swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, dziecko osiąga dobre wyniki w szkole i w ogóle wszystko jest dobrze, w związku z czym podtrzymujemy zasadność nadzoru kuratora. Bardzo ładnie pan wskoczył w wypowiedź, ale istotą tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego było stwierdzenie, iż RODO-K działało na podstawie ustawy o procedowaniu spraw w sprawach nieletnich deviantów. Ale od 1982 roku, kiedy to RODO-K zaczęło działać, do końca 2015 roku, to RODO-K w tych sprawach właśnie nieletnich deviantów orzekało tylko w 2%. Cała reszta to było opiniowanie w sprawach rozwodowych, czyli miejsca przebywania dzieci, oraz w kwestiach właśnie władzy rodzicielskiej, o której tutaj rozmawiamy. W zasadzie, kiedy podstawą wydania takiego wyroku było tylko ta opinia RODO-K, to takie sprawy, prawomocne wyroki należałoby podważyć, żeby złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Ale chcę zwrócić uwagę, bo tutaj wyszliśmy od tego, czy zmiana rządu coś da. Zmiana rządu moim przekonaniem niewiele da, bo zbyt wiele osób jest zainteresowanych, żeby ten stan utrzymywać. Mówiąc wprost, tak, to jest żerowisko dla sporej grupy ludzi, duża grupa ludzi z tego się utrzymuje. Także tu jest problem, a nie w kilkunastu czy kilkudziesięciu osobach w rządzie, czy nawet w całej partii politycznej. A można zauważyć, że ten problem w sumie jest tak samo jak w tej dyskusji, że tak jakby nie wszyscy ludzie, którzy istnieją na ziemi, chociaż niektórym się wydaje, że nie studiują prawa, dlatego wszyscy rozmawiają z punktu widzenia właśnie prawnego, a właśnie
lepiej by było jakby to w momencie, kiedy nie jest to rządowe, to każdy może to tak jakby zrozumieć, bo to jest łatwiejsze są regulacje i zmiany. Dlatego uważam po prostu, że problem jest w tym, że takie ustawy w zbyt wielkim stopniu definiują te rzeczy takie jak przemoc w rodzinie i od razu są na przykład dzieci zabierane, to jest każda definicja zawiera. Związane z tym, że ograniczenie władzy rodzicielskiej, bo powoli dochodzimy do tego, że dziecko, nie można powiedzieć, nie należy, ale nie jest częścią rodziny, tylko jest częścią państwa. Państwo ma większy wpływ na dziecko niż na przykład osoba, która jest jej rodzicem, czyli tak jakby i materiał genetyczny jest mniejszy. To znaczy każda ustawa zawiera, no może nie każda, ale większość ustaw w pierwszych artykułach zawiera jakiś słowniczek, definicję legalną, tak? Tak jak ma pan na przykład pojęcie przedsiębiorcy. Również niby to samo pojęcie, ale definiowane w różny sposób, czy to przez kodeks cywilny, czy przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. W związku z tym mamy to jasne i klarowne. Tylko właśnie mi o to chodzi, że nie każdy studiuje to prawo, nie każdy musi się na to znać. Dlatego cały czas rozmawiamy o rodzaju tej ustawy, nie mówiąc, że po prostu łatwiej by było, im prościej, tym łatwiej jest dla postronnego człowieka, który no często problemy są w rodzinie, która nie ma wysokiego wykształcenia. Dla takich osób trudno jest to zrozumieć. No, ja właśnie chciałem zwrócić też uwagę, że ta aktualna obowiązująca ustawa, ona, czy tak zwana o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tak naprawdę przemoc jako taka jest efektem pewnych innych dysfunkcji społecznych. To znaczy, jeżeli ktoś nadużywa alkoholu, tak, a osoby chore psychicznie, osoby, które były karane, to dopiero w takim środowisku wytwarza się problem przemocy. W związku z czym należałoby się zastanowić, skoro skutkiem tych właśnie patologii społecznych, o których ja wspomniałem, jest przemoc, to naszym, czy moim zdaniem, należałoby się zastanowić nad przeciwdziałaniem właśnie tym zjawiskom, tak? Znaczy zjawiskom nadużywania alkoholu, czy związanych z kwestią resocjalizacji takich osób. I zresztą, jak wynika z raportu NIK-u, czy z raportu, czystego raportu Instytutu Sprawiedliwości, przyczyny, przez które dzieci zostają odbierane, nie dotyczą przemocy, dotyczą innych pewnych społecznych, prawda, defektów. I moim zdaniem też należałoby się zastanowić nad przeciwdziałaniem właśnie takich sytuacji. Równolegle do sytuacji stosowania przemocy fizycznej w rodzinie, której ja oczywiście nie kwestionuję, ona występuje, wszyscy o tym wiemy. Natomiast zbyt szerokie zdefiniowanie tej przemocy, zbyt szerokie uprawnienia urzędników socjalnych doprowadza do realnych nadużyć, bo bardzo łatwo jest zdecydować o tym, że dziecko idzie do domu dziecka. Trudniej jest przywrócić, bo tak jak mówię, no tutaj urzędnicy, oni nie muszą przedstawiać żadnych dowodów. Wystarczy, że pójdzie, zrobi wywiad środowiskowy, nie spodoba mu się rodzina, tak? Albo rodzina ośmieli się w jakiś sposób dyskutować, urzędnik napisze, prawda, to i to. Dzieciak trafia do domu dziecka i żeby z powrotem sprowadzić z tego domu dziecka, trzeba na nowo wszczynać postępowanie, trzeba zgromadzić dowody. Trzeba w końcu iść na dobrą sprawę, tak? No, proszę sobie wyobrazić, że robi to zwykły człowiek, znaczy zwykły taki no, człowiek, który no, nie ma styczności z prawem. Słucham? A czy nie można powiedzieć, że ogólnie te ustawy są po prostu niekonstytucyjne, niezgodne z prawem z tego względu, że... Wszystkie ustawy? Te ustawy związane tutaj, no wszystkie trudno by było, żeby... Ale podstawowym jednym prawem człowieka jest właśnie prawo do wolności. A na przykład tych dzieci często się nie pyta, czy one chcą zostać w tym zgoła w biedniejszym domu, czy chcą iść do na przykład domu zastępczego. Jeżeli to jest złamane i to jest postawione w Konstytucji, jak i również w Konwencji Praw Człowieka, no to czy po prostu nie można tej ustawy znieść z tego względu, że jest niekonstytucyjna? Znaczy, w pytaniu dziecka jeszcze dotykamy kwestii wady oświadczenia woli, tak? To jest jeszcze jakby troszeczkę... Znaczy też jeszcze oczywiście kodeks postępowania cywilnego przewiduje instytucję wysłuchania małoletniego. Ale sąd oczywiście decyduje o wysłuchaniu małoletniego w sytuacji, jeżeli stwierdzi, że stopień dojrzałości emocjonalnej takiego dziecka jest wystarczający do tego, żeby on był w stanie określić, tak? Czy chce, czy nie chce. I tu znowu odwołujemy się do biegłych. Ja byłem wczoraj na rozprawie, ona trwała 10 godzin, od godziny 10 do 20. Nie dotyczyła kwestii ograniczenia władzy rodzicielskiej, ale kwestii związanej z adopcją zagraniczną. To znaczy pojawili się
przepisy są takie, że jeżeli rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej, dziecko trafia do pieczy zastępczej. Piecza zastępcza, wspaniali rodzice, naprawdę. Byłem u nich w domu, strasznie mnie ujęli. Serdecznością i miłością, jaką otaczają wzajemnie siebie, ale i wszystkie dzieci. W każdym razie ta rodzina związała się z małoletnim, ośmioletnim Michałem. I pojawili się właśnie, jeżeli przez pół roku nie zgłosi się żadna rodzina z Polski, która chce adoptować dziecko, wtedy otwiera się furtka do adopcji zagranicznej. Pojawili się państwo z Belgii. Trzeba zwrócić uwagę, że Michał to bardzo specyficzne dziecko. Jest niestety doświadczone syndromem FAS. Jest to syndrom niedorozwoju zdrowotnego wynikającego z tego, że matka, będąc w ciąży z Michałem, spożywała alkohol. Mało tego, Michał niestety miał to nieszczęście, że w innej rodzinie zastępczej był maltretowany. W związku z tym aktualnie ma bardzo duże problemy zdrowotne, zdrowotne również w szkole. Bardzo trudno mu jest się skoncentrować, nie potrafi napisać litery, którą widzi. Tak? I Michał, według tego, co mi mówili przedstawiciele ustawowi, wcale nie chce być adoptowanym za granicę. Proszę sobie wyobrazić, że takie dziecko ośmioletnie trafia do zupełnie obcego środowiska, gdzie zupełnie nie zna języka. Jak takie dziecko się nauczy języka? Pytam tego Belga, w jakim języku państwo się w ogóle rozmawiacie? Tak? On mówi, że gestami. No to gestami i Google Translatorem. Pytam go, czy... O czym rozmawiacie, tak? On mówi, że potrafi zrozumieć, kiedy Michał chce jeść, chce pić, chce spać. Pytam się, czy jego zdaniem potrzeby ośmioletniego dziecka ograniczają się, takiego dziecka jeszcze ze swoim takim, można powiedzieć, przeszłością, ograniczają się tylko do jedzenia, picia i spania. No i on tutaj kontrargument, że no tak, ale on już adoptował jedno dziecko z Kazachstanu. Dziecko z Kazachstanu również miało ten syndrom, świetnie się dostosowało. Z Michałem będzie tak samo. Moim zdaniem tutaj dużo, w ogóle jego psycholog też powiedział, że właśnie tutaj wracam, przepraszam, bo jestem bardzo dygresyjny, ale chcę naświetlić niejako problem. Psycholog powiedział, że jego zdaniem więź emocjonalna jest nawiązana między Michałem a rodzicami z Belgii. Świetnie się dogadują i w związku z tym trzeba to dziecko faktycznie, można się zgodzić na tą adopcję. Ta adopcja nie będzie wbrew temu dobru tego dziecka. No i sąd się pyta, czy możemy wysłuchać ośmioletniego Michała, tak? Możemy go po prostu, żeby on zajął stanowisko. Biegły sądowy mówi, że no nie, nie możemy, dlatego że Michał ma taki spory, prawda, dystans do dorosłych w pierwszym kontakcie, w związku z tym nie odpowie jednoznacznie, tak? No i to zadecydowało, to znaczy jeszcze nie. Ale generalnie sąd zadecydował o tym, że nie będzie wysłuchiwał dziecka. W związku z tym to zawsze odnosi, to sąd decyduje o tym, czy my wysłuchujemy tego małoletniego, jeżeli uzna, że jego właśnie stopień dojrzałości emocjonalnej jest adekwatny do tego, żeby wysłuchać to dziecko. No i natomiast odwołując się tutaj do pana pytania, że czy wolność jest oczywiście jedną z wartości konstytucyjnych. Jest, ale nie jest to oczywiście wartość bezwzględna, tak? Tak jak inne wartości konstytucyjne, czy nawet dobra osobiste, tak? One podlegają jakimś określonym ograniczeniom. Jeżeli są państwo zainteresowani, to ja oczywiście mogę wysłać ten... Zresztą on jest na stronie Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy wniosek o stwierdzenie, że pewne zapisy tej ustawy, o której tutaj rozmawialiśmy, są niekonstytucyjne. Tam podajemy uzasadnienia i uzasadniamy, właściwie zgadzając się tutaj z panem. Co prawda nie odwołujemy się wprost do wartości wolności, do innych wartości konstytucyjnych, gdzie uzasadniamy, dlaczego te zapisy, o których tu między innymi powiedzieliśmy, są niekonstytucyjne. Czy są jeszcze jakieś pytania? Że w ostatnim okresie ten rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny zmienił nazwę i teraz zgadza się. Nazwę opiniotwór przez zespół specjalistów sądowych. Dokładnie. Ale to są ci sami ludzie. Ci sami ludzie, tak. Tylko nazwa jest. Tak, właśnie zmieniła się nazwa. Właśnie bardzo często na rozprawach sędziowie pytają strony, czy wnoszą o ograniczenie władzy rodzicielskiej do istotnych spraw, decydowania o istotnych sprawach. To znaczy konkretnie chodzi o sposób leczenia, o
Ale mówi tutaj pani o postępowaniu rozwodowym, tak? Tak, ponieważ jestem orzecznikiem sądowym, właśnie powiedziałam, który był wydziale rodzinnym. A w ogóle chciałabym jeszcze zapytać o jedną rzecz, chciałabym, żeby to w ogóle pan skomentował taką sytuację, bo w ostatnim okresie wytworzyła się taka moda na związki nieformalne, o których pan wspominał. I ludzie po prostu żyją ze sobą, mają dzieci i żyją we względnej zgodzie. Nie wiadomo z jakich przyczyn pobierają się. Nie wiem, czy to jest sugestia rodziców, czy inne względy materialne. I po zawarciu związku małżeńskiego zaczyna się dosłownie piekło. Ci ludzie, którzy dobrze funkcjonowali jako związek nieformalny, po prostu nagle zmienia się sytuacja. To znaczy, wie pani co, właśnie raport, do którego się odwoływałem, czy to Najwyższej Izby Kontroli, czy Instytutu Sprawiedliwości, wskazuje odwrotną tendencję. To znaczy, że przemoc w właśnie, nie w rodzinie, ale ja już, przepraszam, przesiąknąłem tą nomenklaturą tej ustawy, ale właśnie przemoc nie w rodzinie, ale przemoc domowa, że ponad około tam 60% tej przemocy występuje w związkach nieformalnych. Już nie pamiętam, tam chyba około 26% w małżeństwie, tak? Natomiast ponad 60% w tych związkach nieformalnych. Natomiast wprost odpowiadając na pani pytanie, nie wiem, dlaczego niektóre małżeństwa, bo jestem pewien, że nie większość, mają ze sobą jakiś konflikt, należałoby spytać ludzi. Natomiast oficjalne statystyki, powszechnie dostępne, właśnie mówią coś wręcz przeciwnego, że w rodzinach i w małżeństwie ta przemoc fizyczna występuje w zdecydowanie mniejszej ilości niż w tych związkach nieformalnych. Tutaj myślę, że państwo mówicie o dwóch różnych sprawach. Pani mówi o zmianie statusu związku nieformalnego na związek formalny i w związku z tym następuje zmiana sytuacji prawnej, a pan mówi o statystyce między związkami formalnymi a związkami nieformalnymi. A to, o czym pan mówi, to znaczy właściwie chyba może się pan ze mną zgodzi, ale każde małżeństwo poprzedza związek nieformalny. Czy każde, prawda, osoby, które decydują się na małżeństwo, najpierw są tam, no nie wiem, przez pół roku, rok w jakimś tam związku nieformalnym, na podstawie którym stwierdzają, że chcą być małżeństwem? Co do zasady się zgadzam, że takie jest postępowanie, tylko że tutaj w moim przekonaniu pani nie była, tak? Nie, ładnie jest. Się koncentruje tylko na zbiorze przypadków, gdzie związki nieformalne przechodzą w związki formalne i ta, do tej przemocy dochodzi. Tak? I odbiega od sytuacji, kiedy jest związek nieformalny, przechodzi związek formalny, jest zgodny małżeństwo. No, więc nie odpowiem pani, dlatego że nigdy też się nie spotkałem z taką sytuacją. W moim przypadku jest to zmiana sytuacji prawnej, powiedzmy w małżeństwie między kobiety i mężczyźni prowadzą swoją własną politykę między granicą płciami, ale to jest ich prywatna oczywiście sprawa, jak gdyby trochę odbiegamy tutaj od tematu. Ale w moim przekonaniu to jest właśnie istotne. Ktoś próbuje zaczyna grać na, być może był nieszczery w zawieraniu związków. Ja powiem, że to jest właściwie ustawa o przemocy wobec rodziny, bo słyszy się często, może nie w publicznych mediach, przynajmniej do tej pory, ale na przykład słucham głośni Radia Maryja, gdzie wypowiada się na przykład pan mecenas Wojciechowski i podaje przykłady właśnie odbierania dzieci rodzicom w Polsce również, ale innych krajach, zwłaszcza właśnie w Niemczech chyba i Norwegia. Szwecji, Norwegii, tak? I właściwie powiedział, no za długo, żeby opowiedzieć przypadek, który był drastyczny i po prostu no, nie wyobraża sobie człowiek, że tak można postąpić z ludźmi, z dziećmi. Dwoje dzieci zostało odebrane, krótko powiem, malutki bardzo chłopiec, który trafił do szpitala, i rodzice na drugi dzień dowiedzieli się, żeby już go nie dostaną z powrotem. Po czym brygada wpadła do domu, zabrała 5-letnią dziewczynkę, zawierającą w kołdrę. No okazało się, że dziewczynka nie nadaje się do adopcji, bo krzyczy i sinieje.
wróciła do rodziny, a chłopiec być może wróci, jeżeli rodzice zapłacą za opiekę, chyba za opiekę, tak? Nie wiem, za co tam jeszcze. Więc takie są przypadki. Skonfundował to, powiedział na koniec, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I jeszcze dodał, że no, homoseksualiści dzieci mieć nie mogą. I teraz pytanie. Wiemy, że w niektórych krajach już jest legalne adoptowanie dzieci przez pary homoseksualne, tak? I czy teraz, jaki procent, jeśli Pan wie, wyjeżdża tych dzieci, jest adoptowany przez pary jakie? Wiem co, to znaczy nie wiem jaki procent, ale ta adopcja, jeżeli ma być zagraniczna, musi być również zgodna z naszym polskim prawem. Homoseksualiści z zagranicy chcą adoptować polskie dziecko. Nie słyszałem o takiej sytuacji, nie spotkałem się z taką sytuacją. To znaczy, pan teraz powiedział, że jakieś dziecko, tak? Ale to, przepraszam, ja powiedziałem Belgowie, ale oczywiście miałem na myśli małżeństwo, znaczy kobietę i mężczyznę, tak. Przepraszam, małżeństwo Belgów. Oczywiście, ja wiem. Czyli no, losy mogą być niewiadome, zresztą dalej tych dzieci w razie. No, teraz na zawsze wiadomo, że to jest tak. To znaczy oczywiście taka rodzina, która adoptuje dziecko, podlega kontroli, tak? Tylko że już nie naszej, a podlega kontroli tego, prawda, ośrodka w Belgii. To, co mnie się udało wczoraj wywalczyć, bo chodzi o to, że ci generalnie też a propos tych adopcji jest taka zasada, że jeżeli zgłasza się rodzina, istnieje możliwość nawiązania więzi emocjonalnej, to zabieramy z pieczy zastępczej i już tylko oddajemy pod osobistą styczność tej potencjalnej nowej rodziny, tak? Znaczy ucinamy korzenie po to, żeby dziecko nie miało takiego rozdwojenia jaźni, tak? Że tu piecza zastępcza to tata, mama, a tutaj to kto? No chyba też tata, mama, czy właściwie nie wiadomo kto, więc zabieramy, tak? I pani mecenas z przeciwnej strony reprezentująca Belgów stwierdziła, że no ci Belgowie już tu są przez miesiąc, tak? Oni już tu dłużej nie mogą być, bo mają pracę w Belgii, muszą wracać. W związku z tym ona wnosiła o to, żeby dalsza osobista styczność odbywała się, tak, odbywała się, ale nie w Lublinie, gdzie to ma miejsce, ale w Belgii. No i no oczywiście to było dla mnie nie do przyjęcia, dlatego że gdybyśmy się na to zgodzili, to doprowadziłoby to do sytuacji, kiedy ta adopcja realnie już nastąpiła przed rozstrzygnięciem całego postępowania. Natomiast no, tak to właśnie wygląda. Ja tylko jeszcze dodam, że w ogóle te działania i te cały system przywołują na myśl czasy tej bolszewiki w Związku Radzieckim tak zwanym, gdzie dzieci były właściwie cały tydzień chyba poza domem, prawda, prane mózgi, bo trzeba było wychować człowieka sowieckiego. Tylko tam, na, powiedzmy, na niedzielę wracały. Nie pamiętam. Teraz nie wiem w jakim, ale chyba znamy. Tak, z historii najnowszej. I właściwie się tak zastanawiam, co to jest, co w tej Europie się porobiło, że właściwie ten system dalej działa, to odbieranie dzieci, co jest po prostu krzywdą niesłychaną przecież. Chcę powiedzieć tyle, że pani uwaga na temat porównania Unii Europejskiej z tym, przynajmniej w systemie władzy rycierskiej w Unii Europejskiej i w Bolszewii jest bardzo słuszna, trafna. Dokładnie do tego samego wniosku doszedłem. Proszę zauważyć, że w czasie Niemiec faszystowskich tam był też socjalizm, tylko narodowy. Dokładnie w ten sam sposób z dziećmi się postępowało. Jakikolwiek socjalizm, niezależnie czy bolszewicki, czyli internacjonalistyczny, czy narodowy, czy w Unii Europejskiej, buduje człowieka, tłumi człowieka, myślącego w jeden jednakowy sposób. Do tego dążę. To jest naturalna cecha socjalizmu. I tak jest. Należy, poszedłem nawet dalej, zacząłem się zastanawiać, czy Unia Europejska, system Unii Europejskiej, socjalizm Unii Europejskiej, czy Unia Europejska nie tworzy systemu totalitarnego? Właśnie na podstawie przesłanek, które wynikają. I dochodzę do wniosku, że tak właśnie jest, że żyjemy w systemie totalitarnym. Jeszcze ostatnie pytanie tylko. Tak, tylko przepraszam przed panią, bo tutaj pan. Ja chcę tylko powiedzieć tak w ramach konkluzji, że w sumie
powiedział już na samym początku, a cała ta dyskusja wygląda tak samo tutaj, tak samo w opinii publicznej, że wszyscy dyskutują, a jak zwykle nikt nie może zmienić i cierpią na tym tylko dzieci. Dlatego cała dyskusja nie ma sensu, jeżeli mamy tutaj takie prawo, jakie obowiązujące. Nawet najgorsze prawo, które obowiązuje, musi być przestrzegane. Dlatego jako ludzie powinniśmy zająć się zmianą tego prawa, albo przynajmniej planowaniem za jej zmiany, a nie dyskusją nad samą kwestią. My tu dyskutujemy po to, żeby przynajmniej tak w swojej pracy też tak wyszedł, żeby najpierw określić, w jakim punkcie jesteśmy, w jakim kierunku ten system się rozwija, jaki będzie miał cel. I dopiero jeśli tu się określimy, tak, dokładnie rozpoznamy, gdzie jesteśmy, będziemy w stanie wprowadzać zmiany. Tylko w momencie to, co Pan mówi, to nie trafi do większej masy ludzi z tego powodu, że ci ludzie po prostu tym wywodem się znudzą i wyjdą. Ale ludzi to nie interesuje, to o czym my tu rozmawiamy. Ale w momencie, jeżeli żyjemy jeszcze w państwie demokratycznym, w państwie totalitarnym, to do zmiany jakiejkolwiek ustawy sobie potrzebna jest większość ludzi, a nawet kilku bardzo wielkich specjalistów w danej dziedzinie nie zmieni prawa. Właściwie ciekawą kwestię Pan poruszył. Czy państwo demokratyczne, czy państwo totalitarne może być państwem demokratycznym? I to jest to wybrane w demokratycznych wyborach, jak jest odpowiedzią na pytanie. Przepraszam, bo ta debata zahacza również o dziedzinę doktryn polityczno-prawnych. Natomiast Pani tutaj miała pytanie, tak? Ja właśnie też chciałam zapytać, czy jest jakaś szansa, żebyście Państwo zadziałali, jeżeli macie tam może jakichś swoich ludzi w Sejmie, żeby też załatwić sprawę tego, co się dzieje z Jugendamtami w Niemczech. Odbiera się na szeroką skalę polskie dzieci i czy ten wpływ na rząd, żeby zadziałał minister spraw zagranicznych. Ma Pani jakieś informacje na temat skali? Tak już? Oglądałam cały film w telewizji Trwa, gdzie wypowiadały się rodziny, kobiety. Chyba dwugodzinny film. O konkretnych przykładach. Rozumiem. Nie, myślałam, że ma zna Pani tą statystykę, ale... Znaczy odpowiadając na Pani pytanie... Przez te tak zwane w domach dziecka, czy tam zatrzymań i tak dalej, traktowane były, to nie ma czasu na opowiadanie tego, co się działo, traktowane w sposób skandaliczny, kopane, brudne. Przedmiotem postępowania, które mieliśmy w instytucie... Polskie dzieci w Niemczech. Dotyczy polskiego dziecka, ale w Szwecji. Tutaj też była taka sytuacja, że to dziecko zostało odebrane przez, już nie pamiętam, jak się ten urząd szwedzki nazywa, w każdym razie do jakiejś placówki, gdzie było katowane, bite. Ostatecznie to dziecko uciekło razem z rodzicami tutaj do Polski. Mamy kontakt z tą rodziną. Natomiast odpowiadając właśnie na Pani pytanie, na razie my nie możemy się zajmować wszystkim. Oczywiście Instytut Ordo Iuris ma swoje cele statutowe. Oprócz Centrum Interwencji Procesowej, czyli właśnie tej działki, z którą ja jestem związany, są jeszcze również analizy prawne. Jesteśmy zaangażowani we wszystko to, na co pozwala nam czas, pozwalają nam darowizny i co jest zgodne z celami statutowymi. Aktualnie również w sferze naszego, że tak powiem, zainteresowania są fundusze norweskie i jest urząd, który musielibyście mi Państwo wybaczyć, nie pamiętam nazwy, szwedzki, który właśnie zajmuje się zabieraniem tych dzieci. Czy ma Pan jakieś informacje o ruchach w państwach skandynawskich, które by się sprzeciwiały? Tak. Dlatego, że ja się zajmuję sprawami procesowymi, rodzinnymi w Polsce. Natomiast mecenas Hołody, który był obecny na sali, zajmuje się między innymi właśnie funduszami norweskimi. I jestem pewien, że jeżeli Państwo sprawnie chcieli zorganizować takie spotkanie na ten temat, to wypowie się na ten, w tym temacie i w tej materii w sposób wyczerpujący. Czy można się z Państwem skontaktować, tak? Oczywiście. Jeżeli nie ma więcej pytań, to jeszcze raz Państwu dziękuję za wysłuchanie, no i przede wszystkim za pytania. Bardzo Państwu dziękuję.